Dzień dobry Państwu. Już teraz oficjalnie witam Państwa w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Bardzo dziękuję za takie liczne przyjście. Spotkaliśmy się tutaj w 9. rocznicę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, bohatera Polski, żeby uczcić, uhonorować naszą dyskusją jego misję, samego pułkownika, ale także pewien etap na drodze do niepodległości Polski. I choć sam Ryszard Kukliński nigdy oczywiście nie wnioskował do Amerykanów o wyrwanie Polski z strefy wpływów Związku Sowieckiego, czy też po prostu Rosji, ale wiadomo, że już w latach 90., kiedy otworzyły się dla Polski drzwi do NATO, pułkownik Ryszard Kukliński intensywnie lobbował na rzecz wejścia Polski do NATO. Nie wszystko jeszcze przez lata te od 97 roku, od uniewinnienia pułkownika Kuklińskiego, od 2008, od 98 roku pierwszej wizyty Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, powrotu do Polski. Nie wszystko jeszcze zostało zrobione w celu jego upamiętnienia. Powstają, są ulice nazywane jego imieniem, ronda, pomniki, powstają książki, filmy. Ale wciąż Ryszard Kukliński jest nazywany w wielu kręgach postacią kontrowersyjną. Ale nie w tym miejscu, nie w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Tutaj pułkownik Kukliński jest jednoznacznym bohaterem Polski, bohaterem także Stanów Zjednoczonych. W Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego, która została założona w 2006 roku przez Józefa Szaniawskiego, jego przyjaciela i pełnomocnika, mojego ojca. I dzisiaj myślę, że warto zadać sobie pytanie, co oznacza postać pułkownika Kuklińskiego Anno Domini 2013. I stąd wspaniali goście, komentatorzy rzeczywistości historycznej i obecnej, pan dr Sławomir Cęckiewicz i pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo dziękuję, za dodać, że jest to jeden, że jest to pierwszy z cyklu spotkań, być może wykładów później, które będą dotyczyły pułkownika Kuklińskiego, ale także szeroko rozumianych kwestii patriotyczno-niepodległościowych, bo to muzeum musi się rozwijać, mimo że jest może nieduże, skromne, niewielkie, trochę na uboczu, może trochę jak sam Ryszard Kukliński, ale musi się utrzymać i będziemy robić wszystko, żeby tak było. Chciałbym rozpocząć tę dyskusję Kukliński 2013 może od cofnięcia się trochę wstecz do może przełomu lat 70. i 80. i poprosić pana doktora Cęckiewicza o opowiedzenie o tym, o swoich tezach, które przedstawił może na przykład w ostatnim z artykułów. I myślę, że możemy to w formie dyskusji przeprowadzić. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam Państwa. Już mówiłem organizatorowi, że jakoś specjalnie nie przygotowałem na... Specjalnie się nie przygotowałem na dzisiejsze spotkanie, to znaczy nie przygotowałem jakiegoś zwartego tekstu do wygłoszenia. Państwo pewnie usłyszeli, że będzie Cęckiewicz, chociaż oczywiście Ziemkiewicz też przyciąga tłumy i pomyśleliście Państwo, że będą jakieś sensacje. A ja w zasadzie w
wielkich sensacji do powiedzenia nie mam. Rzeczywiście jakby to, co miałem, czy mam na aktualnie do powiedzenia na temat pułkownika Kuklińskiego, napisałem w takim artykule w Uważam, że historia jeszcze, żeśmy się pożegnali z tą redakcją. Kilka miesięcy temu napisałem tekst Na tropie renegata, jeśli się nie mylę, taki był tytuł, czy Tropiąc renegata, w którym przedstawiłem nowe materiały, nowe, to znaczy nieznane wcześniej historykom, no bo jakby najpełniej historię pułkownika Kuklińskiego, oczywiście poza Józefem Szaniawskim, świętej pamięci, przedstawili Amerykanie. I praktycznie w Polsce, jeśli chodzi o historyków polskich, już nie mówię tutaj o historykach wojskowości, bo to jest zupełnie jakby dramatyczna sytuacja, bo to wynika oczywiście z tego, że tak zwane środowisko historyków wojskowości w wolnej Polsce to jest środowisko wyrosłe z Instytutu Badań Wojskowych, czy Wojskowego Instytutu Historycznego imienia Wandy Wasilewskiej. No i jak Państwo macie zdrowie, żeby śledzić na przykład publikacje tego towarzystwa, no to w przeglądzie historyczno-wojskowym czasami bardzo dziwne artykuły się pojawiają, również generałów, pułkowników Ludowego Wojska Polskiego, którzy opisują historię Ludowego Wojska Polskiego, no tak jak oni by chcieli ją widzieć. I tutaj dochodzimy do tego, co można nazwać kontrowersją w kontekście pułkownika Kuklińskiego, bo rzeczywiście jest tak, że jest tak, jak powiedział kiedyś Wojciech Jaruzelski, to znaczy, jeśli on jest bohaterem, to my jesteśmy zdrajcami. No i w jakimś sensie to tak oczywiście jest. I ta kontrowersja polega na tym, że zwłaszcza Ludowe Wojsko Polskie w różnych, że tak powiem, aspektach jego działalności, aktywności, struktur po roku 89 jakby przeszło do wolnej Polski w stanie zupełnie jakby nienaruszonym, bez jakiejkolwiek nawet tak płytkiej weryfikacji, jaka dotyczyła funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Innymi słowy, uznano, to jest pogląd, można powiedzieć, państwowy, nie tylko polityczny, to jest pogląd państwowy. Niestety również tym poglądem są częściowo zarażone środowiska patriotyczne w Polsce, że Ludowe Wojsko Polskie było armią najbardziej suwerenną ze wszystkich jakby struktur, na przykład aparatu przemocy w Polsce Ludowej, to Ludowe Wojsko Polskie było najmniej skażone sowietyzacją, a w zasadzie było najbardziej suwerenne, to znaczy tam najsilniej to serce Polski biło. I tutaj pojawiają się również tacy publicyści, czy wypowiedzi również polityków, którzy się powołują na pułkownika Kuklińskiego, którzy na przykład mówią, że powołując się na pułkownika, że takich jak on było więcej, a to znaczy, no, że ta armia wcale taka komunistyczna, sowietyzowana nie była. Otóż oczywiście uważam, że te wypowiedzi pułkownika Kuklińskiego są nadużywane właśnie w tym dyskursie, w tej próbie przedstawienia Ludowego Wojska Polskiego jako jakiejś wyspy suwerenności w okresie PRL-u. Uważam mianowicie, że nic tak nie było zsowietyzowane, nic tak nie było w Polsce Ludowej podległe bezpośrednio Moskwie, jak wojsko. Powiem więcej, Ludowe Wojsko Polskie było strukturą, społecznością również, bo to konkretni ludzie, o wiele bardziej, o wiele dalej sowietyzowaną, jak na przykład Służba Bezpieczeństwa, czy mówiąc inaczej, cywilne tajne służby Polski Ludowej. I teraz oczywiście można o tym dyskutować, kto z Państwa ma siłę czytać te nudziarskie, strasznie obszerne książki, między innymi moje, to w Długim ramieniu Moskwy sporo na ten temat można przeczytać, jak to w praktyce wyglądało. I teraz jak spojrzy się jakby z tej perspektywy, z perspektywy tej tezy, że Ludowe Wojsko Polskie było taką, można powiedzieć,
takim gwarantem wpływów sowieckich nad Wisłą. I jak spojrzycie Państwo zwłaszcza na rolę Ludowego Wojska Polskiego w latach 70. i 80., to znaczy na czas, kiedy system komunistyczny wchodzi jakby w erę największego kryzysu, no to zwłaszcza widać jakby w dekadzie lat 80., ale to się zaczyna w latach 70., to nieprzypadkowo oficerowie Ludowego Wojska Polskiego i wojsko jako całość ma zapanować nad sytuacją w Polsce. I ten proces może najlepiej czy symbolicznie obrazuje awans oczywiście generała Wojciecha Jaruzelskiego z lutego 81 roku, kiedy on zostaje premierem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jako generał. Jest wówczas ministrem obrony narodowej, a w październiku 81 roku zostaje pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Innymi słowy, ja Państwu chcę jakby uzmysłowić, że następuje militaryzacja struktur cywilnych państwa, w tym militaryzacja partii. Czyli sytuacja, w której członek biura politycznego konkretny ma nadzorować pion wojskowy, staje się jednocześnie tym, który nadzoruje tą partię i to biuro polityczne. I to nawet przyznają ludzie z otoczenia Jaruzelskiego, mój ulubiony pisarz z tego towarzystwa, który dochodzi do podobnych wniosków, ale inną interpretację temu nadaje, pułkownik Stanisław Kwiatkowski, napisał nawet na ten temat książkę o końcu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i końcu systemu w tym rozumieniu takim klasycznym ustroju komunistycznego w Polsce przez zamach stanu 13 grudnia 81 roku, który on nazywa pewnym zamachem wojskowym. I że następuje oczywiście jakby okres czy wejścia w dekadę właśnie militaryzacji całego państwa, no co w konsekwencji według Kwiatkowskiego doprowadza do upadku systemu komunistycznego, jakby zanim w ogóle podjęto decyzję o rozmowach Okrągłego Stołu. No oczywiście zostawmy tutaj tą interpretację Kwiatkowskiego, ale jakby ten proces militaryzacji całych struktur państwowych, w tym również służb cywilnych, co jest bardzo ciekawe, bo tego nigdy jakby w okresie PRL-u nie było wcześniej. To jest bardzo znamienne, że szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, a wcześniej szef wywiadu wojskowego, bo WSW było kontrwywiadem wojskowym, Czesław Kiszczak, zostaje w połowie 81 roku również szefem MSW i sprowadza do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, innymi słowy do Służby Bezpieczeństwa, nasyca tą Służbę Bezpieczeństwa, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, swoimi kolegami, towarzyszami, głównie z WSW, czyli z wojska. I wszystko, jak słyszycie Państwo, nawet te służby cywilne stają się w zasadzie instrumentem w rękach wojska. To znaczy w sytuacji największego kryzysu, w jakim się znalazła Polska Ludowa, to wojsko ma jakby Polskę Ludową uratować w tym całym systemie, w tym całym systemie sowieckim. Oczywiście to wynika na przykład z tego, że Ludowe Wojsko Polskie było drugą co do wielkości armią Układu Warszawskiego. A co to znaczy, proszę Państwa? No to znaczy, że w całym systemie strategii wojennej, agresywnej wobec Zachodu państw Układu Warszawskiego, strategii sowieckiej, no ta armia miała odegrać poza Armią Czerwoną najistotniejszą rolę ze względu na swoją liczebność i jakby strategiczne usytuowanie. To znaczy była to armia, która miała stworzyć taki związek taktyczny, taktyczno-militarny, tak zwany front nadmorski i zaatakować północną część Niemiec, Danię, przy dobrej sytuacji nawet miała opanować część Norwegii i wyjść na kraje Beneluxu, może nawet do Francji. Dojść przy dobrych wiatrach. No więc była to istotna część tej siły układu uderzeniowej, siły Układu Warszawskiego. No stąd po prostu
kryzys Polski musiał spowodować, że no jakby te pryncypia całej tej strategii sowieckiej zostaną w Polsce no, uratowane, zagwarantowane te wpływy sowieckie. Stąd rola Ludowego Wojska Polskiego. I teraz jak się z tej perspektywy popatrzy na rolę pułkownika Kuklińskiego, no to jest to coś samo w sobie niesamowite. Po pierwsze, jakby system lojalności, podległości, system szkolenia obowiązujący w Ludowym Wojsku Polskim był nastawiony na to, żeby korpus oficerski tego wojska, myślę tutaj przede wszystkim o sztabie generalnym i o tajnych służbach, żeby tworzyli ten korpus oficerski ludzie, którzy zawsze się sprawdzą. To znaczy ich lojalność będzie poddana najwyższej próbie i oni się w sytuacji kryzysowej zawsze okażą lojalni wobec Moskwy. I teraz wyłamanie się tego człowieczka na pozór właśnie takiego małego, skromnego, małomównego, nawet bym powiedział nie funkcjonującego na najwyższych szczytach Ludowej Armii, bo dopiero w zasadzie w schyłkowym momencie on zostaje zastępcą szefa zarządu pierwszego i delegatem do tych ważnych struktur sił zbrojnych Układu Warszawskiego, no jest czymś, jak powiedziałem, niesamowitym. Ale chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewien aspekt, który umykał jakby do tej pory w różnych ocenach. Może to wynikało z tego, że to była taka nieznana karta w historii działalności pułkownika Kuklińskiego. Mianowicie na jego skrytość, samotność. No Zbigniew Herbert kiedyś w takim liście do prezydenta Wałęsy napisał o jego samotności. Nawet sobie to wypisałem przed przyjściem do państwa. Bohaterowie są zawsze samotni. Nie mają za sobą tłumu płatnych klakierów, redaktorów kłamstwa, zwolenników pałki i obozu osamotnienia. I oczywiście to zawsze było rozumiane tak, jak Herbert to rozumiał. To znaczy, że jakby ten akcent, jakby ta samotność jest związana przede wszystkim z jego późniejszym losem. Oczywiście on działał w skrytości, a więc również w samotności, ale no bohaterzy, jak wiecie Państwo z historii, łatwo nie mają, zwłaszcza jak podejmują decyzje, które mogą ich narazić wśród rodaków na zarzut na przykład zdrady, a tu pułkownik Kukliński pierwszy nie był, no to oni są jakby szczególnie osamotnieni. Ale czytając ten list Herberta, pomyślałem sobie o jego samotności w tej walce, ale samotności też rozumianej, czy związanej jakby ściśle z takim, by to powiedzieć, nie wiem, z taką skrytością, czy z takim profesjonalnym, bym powiedział, pielęgnowaniem tej samotności w taki sposób, żeby nie zwrócić na siebie uwagi tych, których praca musi być nastawiona na to, żeby nie wiem, złapać szpiegów, kretów, czy złapać ich na jakimś działaniu niezgodnym z procedurami obowiązującymi w armii. I w tym sensie na przykład te materiały, które w IPN-ie niedawno zostały odtajnione, które w bólach mi w końcu obecne kierownictwo archiwum po wnioskach, realizacji wniosków, które trwały rok czy półtora roku, udostępnili, to te materiały są pod tym względem niezwykle cenne, bo one pokazują jakby sposób funkcjonowania Kuklińskiego już po nawiązaniu współpracy z CIA w 1972 roku, no, który wskazuje na jego jakąś niebywałą profesjonalność. I ja Państwu powiem szczerze, że jako historyk zajmujący się tajnymi służbami, nie wiem skąd ten człowiek po prostu był tak profesjonalny, bo nawet jak się spotykał z oficerami, tak zwanymi oficerami prowadzącymi czy kierunkowymi podczas tych jachtowych wyjazdów na zachód, to on tam przecież nie, przynajmniej nic nie wiemy o tym, on nie przechodził jakichś szkoleń operacyjnych, a jednocześnie on osobiście, jego cała ścieżka wojskowa w Ludowym Wojsku Polskim pokazuje, że on nigdy nie był pracownikiem kadrowym tajnych służb i ja na przykład nic nie wiem o tym, że on przechodził jakiegoś typu szkolenia o charakterze operacyjnym.
Oczywiście jakby tutaj był generał Puchała, to by zasugerował, że on był właśnie jedynym agentem GRU zwerbowanym na kursie w latach 70., więc musiał może na przykład przejść jakiś kurs kontrwywiadowczo-wywiadowczy w GRU, ale no, generał Puchała też był kursantem tych samych szkół i większość, praktycznie wszyscy z tego kierownictwa, ze sztabu generalnego i oczywiście szefowie tajnych służb, wszyscy jakby, to była zasada, przechodzili przez różnego typu kursy, szkoły w Związku Sowieckim. Niemniej jednak nic na ten temat nie wiadomo. I teraz, co jest w tym wszystkim ciekawe, to jest to, że pułkownik Kukliński, jak większość kadry oficerskiej Ludowego Wojska Polskiego, praktycznie cała kadra Ludowego Wojska Polskiego, podlegał tak zwanej osłonie kontrwywiadowczej ze strony USW. No i w 1962 roku Wojskowa Służba Wewnętrzna uznała pułkownika Kuklińskiego za swojego agenta. To znaczy on podjął jakąś współpracę. Musiał, można powiedzieć. To znaczy ktoś, kto się godził na służbę w Ludowym Wojsku Polskim, chciał w nim awansować i tak dalej, jakby z definicji nie mógł odmówić współpracy o charakterze agenturalnym, konfidenckim z Wojskową Służbą Wewnętrzną. Już zostawmy teraz jakby na marginesie właśnie kwestię taką, czy to było zgodne z, nie wiem, etyką, czy postępowaniem patrioty, to jest jakby inna kwestia. No pułkownik Kukliński, jak powiedziałem, jak wielu oficerów, taki kontakt nawiązał. I to jest niesamowite, jak on po 72 roku tą kwestię wykorzystał. To znaczy, on musiał w jakiś sposób zintensyfikować swoją współpracę z WSW, żeby nie być przez kontrwywiad uznanym za człowieka, który no jest jakimś kretem na przykład amerykańskim. Tak? Czyli musiał być, innymi słowy, jakby bardziej gorliwy. I zbudował, można powiedzieć, cały taki system obejścia, czy wyprowadzenia w pole tych służb i z tych materiałów, które są dziś udostępniane w IPN-ie, to wynika. Czy one pokazują, w jaki sposób on to zrobił. No z jednej strony dość chętnie spotykał się z oficerami, którzy go nagabywali do takich spotkań i udzielał informacji, ale kiedy wzmocnił swoją pozycję w strukturze armii, na przykład kiedy wyjechał z szefem sztabu generalnego w 76 roku do Szwecji, a wcześniej jakby zbudował sobie taką opinię w wojsku, na którą on rzeczywiście pracował, że on jest bardzo bliskim współpracownikiem Jaruzelskiego, Szklarskiego, prawda, no, tych luminarzy Ludowego Wojska Polskiego ze szczytów i oczywiście ma kontakty z Sowietami, był już po kursie w Związku Sowieckim. On to zrobił dlatego, żeby kontrwywiadowcy z WSW uznali go za osobę tak ważną, że aż głupio po prostu jakby męczyć go od strony właśnie tej osłony kontrwywiadowczej, przepytywać na przykład, no jak ktoś jedzie z szefem sztabu do Szwecji i tam widzi jakąś nowoczesną broń, no to on może oczywiście w ramach służbowej notatki dla sztabu generalnego o tym napisać, ale tak trochę głupio przyjść teraz do niego, ja tu porucznik WSW i tam na zasadzie takim konfidenckim powiedzieć, no to towarzyszu pułkowniku, jak to tam po prostu było, jak się delegacja zachowywała. I on zbudował jakby taką opinię, która doprowadziła do tego, że ci towarzysze z WSW stwierdzili, że w zasadzie od końca lat 70. oni zaniechali osłonę kontrwywiadowczą w stosunku do pułkownika Kuklińskiego, bo był tak ważny, że w zasadzie głupio im było pod niego podchodzić. No z drugiej strony pułkownik Kukliński, czy z trzeciej, pułkownik Kukliński no nie miał jakby formalnego mandatu do tego, żeby mieć dostęp do wszystkich najważniejszych tajemnic Ludowej Armii. No więc tutaj jest też taka kontrowersja. Zbudował całą sieć nieformalnych informatorów. No z jednej strony oczywiście korzystał z informacji przekazywanych przez kolegów, z którymi się starał zaprzyjaźnić, popić, wyjechać gdzieś, zabrać na rejs. I on ich odpowiednio selekcjonował. I to właśnie w tym jego postępowaniu widać profesjonalność, że tak powiem, szpiega. On ich dobierał nie tak,
tak powiem, brzydko na pałę po prostu, tylko według bardzo jasnego planu. I w ten sposób zbudował jakby sieć kontaktów, w ramach której on, nie mając prawa zapoznania się na przykład z jakimiś materiałami, odwiedzał tych kolegów w czasie pracy i oni mu pokazywali na przykład te materiały no, u siebie w gabinetach. Nawet dochodziło do sytuacji, w których oni bezprawnie mu je pożyczali, żeby on sobie je, żeby on się głębiej nad nimi zastanowił, no to je brał i potem mikrofilmował, fotografował i im oddawał. A do tego jeszcze, proszę Państwa, pułkownik Kukliński zbudował sobie no, sieć kochanek, powiem wprost. Utrzymywał intymne kontakty, to wynika z tej dokumentacji, z całą grupą pań usytuowanych w bardzo ważnych punktach, można powiedzieć, strategicznych Ludowego Wojska Polskiego. To były sekretarki, na przykład szefa Departamentu Uzbrojenia, pracownice Sztabu Generalnego. To się oczywiście wcześniej pojawiało, na przykład Henryk Piecuch, czy w takiej książeczce, w takim opowiadaniu, chyba pani Nurowska właśnie o tym wspomina, ale temu wszystkiemu nie była jakby nadana właśnie ta operacyjna interpretacja, którą, jak powiedziałem, znalazłem w tych materiałach. To było też związane z tym systemem pozyskiwania informacji. Teraz jak już kończąc, przepraszam, że tyle o tym mówię, ale jak Państwo po prostu popatrzycie na mozolność tej pracy, bo tu jest z jednej strony to, na czym się wszyscy skupiają, to znaczy statystyka dokumentów, które on wywiózł. Kiedyś spotkałem pewnego profesora, powiedzmy, komunistycznych korzeniach, który mówi, no wie pan, panie doktorze, jak on by musiał tam 35 tysięcy dokumentów fotografować, to ja taką próbkę zrobiłem, ile ja jestem w stanie sfotografować dokumentów, no na sprzęcie takim właśnie, jakim on mógł dysponować w latach 70., to by mi to zajęło. I on tam mówi mi, ile lat by musiał to fotografować, a on miał mało czasu, bo te dokumenty przecież musiał oddawać, prawda, i tak dalej. To jest w ogóle wszystko właśnie niemożliwe. Jakby się wszyscy właśnie skupiają na tym, ale jak jeszcze się do tego dołoży właśnie ten system kontaktów, pozyskiwania informacji, właśnie tak można powiedzieć, nieco nawet chaotycznie, bo on na przykład miał świetną pamięć, on czytał tekst i później musiał to przekazać swoim amerykańskim opiekunom, więc musiał jakąś skondensowaną formę nadać po prostu informacji, którą przeczytał. Do tego tworzył, proszę Państwa, na stronie CIA można teraz przeczytać, tworzył takie analizy głębokie, które nie były jakby kopią jakiegoś wykradzionego dokumentu, tylko to była jakby jego analiza. I on napisał na przykład taką analizę psychologiczno-charakterologiczną Jaruzelskiego, kilkunastostronicową, którą Piotrek Gontarczyk przetłumaczył i opublikował chyba ze dwa lata temu w takim fachowym, naukowym czasopiśmie Glaukopis. Więc suma summarum po prostu z tego wynika, że praktycznie 24 godziny na dobę pułkownik Kukliński ciężko harował i to w tych dokumentach WSW jest też bardzo wyraźnie powiedziane, że w soboty i w niedzielę on często był w pracy. No i ja powiem Państwu tak, z mojej perspektywy no to się jawi pułkownik Kukliński jako jakiś gigant. Rzeczywiście no to jest coś niesamowitego. Ja nie wiem jakby skąd on miał tego typu kompetencje, że tak powiem, operacyjne, żeby się tak wyrobić, tak zachowywać świetnie konspiracje. Na przykład WSW pisze, że w zasadzie jedyny element, na którym go jakiś negatywny złapali, to uszkodzenie zamka do szafki pancernej w 1975 roku. A tak po prostu nic jakby nie mogli znaleźć. Oczywiście tu można dyskutować o tym, jaka była jakość tej osłony kontrwywiadowczej, co do niej też można mieć dużo wątpliwości, no ale to tym bardziej jakby on postanowił wykorzystać. No i tymi kontrowersjami się chciałem z Państwem podzielić. No, oczywiście jak będziemy mogli sobie podyskutować, to co będę wiedział, to Państwu jeszcze powiem, a tymczasem oddam Rafałowi, bo Rafał ma jakiś bardzo długi referat do wygłoszenia.
bardzo dziękuję za ten krótki wstęp do mojego długiego referatu, którego wszakże nie będzie. Przede wszystkim chciałem przeprosić Państwa za swoje spóźnienie. Naprawdę wstyd mi, że musieli Państwo czekać na mnie, zwłaszcza kiedy się tak licznie zgromadziliśmy tutaj w takim celu, którym jest po prostu oddanie sprawiedliwości, oddanie czci człowiekowi, któremu się ona należy, a który się jej wciąż w wystarczającym stopniu, mimo że formalnie rzecz biorąc jesteśmy od 24 lat państwem niepodległym i wolną Polską, który się jej wciąż nie doczekał. Dlaczego się nie doczekał? To jest może rzecz najważniejsza, o której trzeba powiedzieć, bo no, oczywista sprawa, że zgromadziwszy się z takiej okazji, zgromadziwszy się w takim gronie, tak przynajmniej uznałem, nie nastawiałem się tutaj ani na wygłaszanie referatów, kim był pułkownik Kukliński, ponieważ to po pierwsze Państwo doskonale wiedzą, po drugie przedmówca byłby dużo lepszym autorem takiego referatu, ani też nie nastawiałem się na dyskusję i na kontrowersje, bo ani to nie jest odstosowna okazja, ani nie jest to grono, w którym byśmy mogli polemizować o sprawach zasadniczych, chociaż trzeba polemizować z ludźmi, którzy tutaj nie przyjdą, a jeżeli przysłali swoich wysłanników, co jest wielce prawdopodobne, to oni tylko są tu po to, żeby nagrywać ewentualnie i przekazać raport komu trzeba, a nie żeby wchodzić z nami w dyskusję. Niemniej w pewną dyskusję trzeba wyjść, bo proszę zwrócić uwagę z tą stroną przeciwną, liczącą, więc retoryczną dyskusję, zadając pewne sprawy, retorycznie wypowiadając, które są dla nas oczywiste, a które nie wybrzmiewają wystarczająco mocno w debacie publicznej. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo demaskuje tych, którzy nazywają pułkownika Kuklińskiego zdrajcą, właśnie sięgnięcie po ten epitet. Proszę zwrócić uwagę, że w polskiej historii, ja nie jestem historykiem jak Sławek Cęckiewicz, ale jestem kształcony na historyka literatury, więc historyka kultury polskiej, więc coś mogę choćby z tego punktu widzenia powiedzieć. Ta sytuacja, z którą się stykamy w osobie pułkownika Kuklińskiego, jego służby, jego dokonań, nie jest czymś, co by było w polskiej kulturze bezprecedensowe, czego byśmy nie mogli przepracować. Ten spór o to, czy Polak ma prawo walczyć o Polskę środkami bardziej skrytymi niż walka z otwartą przyłbicą, niż rzucanie się na stos przeciwko przeważającym siłom wroga w takiej walce otwartej, ten spór dokonał się już właściwie na samym początku polskiej niewoli, bo w początkach wieku XIX. To jest sławny spór, to jest fragment sławnego sporu między romantykami a klasykami. To jest zarzut, który stawiano i Piotrowi Wysockiemu, i tym, którzy dokonali ataku na Belweder w listopadzie 1830 roku. To jest zarzut, który Kajetan Koźmian, nieprzyjednany zwolennik Królestwa Polskiego, lojalności wobec cara jako króla Polski, który stawiał Adamowi Mickiewiczowi. I to jest wszystko, wydaje się, sprawa przebrzmiała w polskiej literaturze, w polskiej kulturze, dawno przepracowana. Nikt nie nazywa w Polsce i nigdy nie nazywał zdrajcą Romualda Traugutta, choć formalnie był on przecież oficerem armii carskiej. Nikt nie podchwytywał zarzutów stawianych powstańcom listopadowym, że przecież składali przysięgę na wierność królowi, czyli carowi, i przeciwko tej przysiędze wystąpili otwarcie. Nikt nie podchwytywał zarzutu wobec Waleriana Łukasińskiego, który też łamał słowa przysięgi żołnierskiej, zakładając konspirację wojskową przeciwko Rosji. Wręcz przeciwnie, każdy z tych ludzi jest w oczywisty sposób bohaterem dla następnych pokoleń. Dlaczego sięga się po taki epitet w III Rzeczpospolitej przeciwko pułkownikowi Kuklińskiemu? I dlaczego robią to, proszę zauważyć, ludzie, którzy w jakiś sposób później wszyscy przeszli jego drogę? Bo takie powiedzenie jednej frazy z jednej z gazet, że pułkownik Kukliński, pierwszy Polak w NATO, nie tylko
mówi coś o pułkowniku Kuklińskim, ale mówi coś o całej reszcie tego korpusu oficerskiego, z którego on się wyłamał. Ryzykując życie, poświęcając życie zagrożone, poświęcając ogromną pracę, o której przed chwilą Państwo słyszeli, wszedł, można powiedzieć, na drogę, które potem ci, którzy go ścigali, ci, którzy go potępiali, ci, którzy go nazywali zdrajcą, gładko przeszli kilka lat później. I największym zaszczytem, jakby na jednym oddechu potrafią chwalić się, potrafią na jednym oddechu krytykować z pogardą, mówić o pułkowniku Kuklińskim jako o zdrajcy, który się, prawda, przeniewierzył przysiędze wojskowej, którą składał PRL-owi i Związkowi Radzieckiemu na czele, a jednocześnie chlubić się sukcesami polskich służb specjalnych, które w Iraku, prawda, wyprowadziły amerykańskich sojuszników z zagrożenia, co było możliwe wyłącznie dzięki temu, że Saddam Hussein cały czas traktował ich jako sojuszników sowieckich, a więc sojuszników swoich, więc zasługa w tym szczególna nie była. No, odpowiedź jest prosta, proszę Państwa, bo są rozmaite lojalności, są dwojakiego rodzaju lojalności. Można być lojalnym wobec wartości i wobec idei, a można być lojalnym wobec struktury, do której się należy. W czasach mojego dzieciństwa chodził taki kawał, czy komunista może odstąpić od leninowskiej linii partii. Tak brzmiała odpowiedź, ale tylko razem z całą partią. I w tym żarcie tkwi istota sprawy. Pułkownik Kukliński odstąpił od sojusznika sowieckiego sam, w momencie, kiedy tego nie było wolno robić. W momencie, kiedy to groziło śmiercią jemu i jego najbliższej rodzinie, co wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zresztą ta groza się wypełniła i śmierć jego synów nie była śmiercią naturalną. Zrobił to w momencie, kiedy to było aktem odwagi. I dlatego jest nazwany zdrajcą przez tych, którzy zrobili to w momencie, kiedy należało. Razem z całą partią. Razem z całą strukturą. Bardzo ważną rzecz poruszył Sławomir Cęckiewicz, mówiąc o tej szczególnej roli, jaką korpus oficerski tak zwanego Ludowego Wojska miał do odegrania w PRL-u. Ale ten korpus oficerski nie był wyjątkiem. To były specjalnie budowane, można powiedzieć, środowiska janczarów. Tak jak w każdym kraju okupowanym, bo taka jest prawidłowość okupacji, taka jest prawidłowość kolonizacji, że po dokonaniu podboju zbrojnego dla ugruntowania władzy trzeba wyhodować swój jakby miejscowy naród, swoją wersję miejscowego narodu, swoją grupę kolaborantów, poczynając od elit, a potem w miarę możliwości kolonizując, w tym wypadku sowietyzując całe społeczeństwo. Ten proces w PRL-u z różnych przyczyn się nie udał. Ten proces w dużym stopniu został odwrócony. Ta sowietyzacja w którymś momencie się załamała, ale była prowadzona według takich samych wzorców jak w każdym innym kraju. A zaczynała się od stworzenia pewnych wąskich grup o charakterze ściśle elitarnym, które były hodowane na władców i stróżów sowieckiej Polski. Środowisko, o którym możemy czasem czytać w różnych pomarcowych wspomnieniach, środowisko Czerwonego Harcerstwa i Świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wyselekcjonowane, dobrze urodzone w sensie aparatu partyjnego, chowane na janczarów komunizmu, które w pewnej części się zbuntowało, a w pewnym momencie się całkowicie zbuntowało przeciwko idei, w jakiej było wychowywane, ale nigdy się nie zbuntowało przeciwko swoim więziom środowiskowym. Proszę zwrócić uwagę, zachowuje je. W większości oczywiście są wyjątki, ale pozostała lojalność wobec grupy. Środowisko bezpieki, które było swoistym zakonem. Są prace historyczne na ten temat, są filmy nawet pokazujące, jak rodziny mundurowe, rodziny resortowe, przepraszam, tego określenia tu należy użyć, istniały w innym świecie, tworzyły swoistą warstwę społeczną ze swoimi powiązaniami, ze swoimi lojalnościami. I taką właśnie grupą, też takim swoistym zakonem było środowisko mundurowe. Razem z rodzinami, razem ze wszystkimi powiązaniami. Oni byli wychowywani, oni byli od samego początku kształtowani.
nie jako wojsko polskie, ale jako wojsko sowieckie w Polsce. Dlatego na przykład, no ich przykładów jest wiele, ale można sięgnąć choćby po przypomniany faktem wejścia na ekranu teraz filmu o Westerplatte. Nie widziałem tego filmu, nie chcę się o nim wypowiadać i pewnie rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, w filmie nie znalazła żadnego wyrazu, ale przecież jeden z głównych protagonistów konfliktu o strategię obrony Westerplatte, kapitan Dąbrowski, nie przypadkiem noszący nazwisko Dąbrowski, bo jest, był potomkiem tych Dąbrowskich, tego Dąbrowskiego z naszego hymnu narodowego. Tenże kapitan Dąbrowski po wojnie, którą spędził w obozie jenieckim, chciał wrócić do Wojska Polskiego i na pewien czas wrócił. Komunizm, nie komunizm, sojusz z Sowietami czy z kim innym, on uważał jako potomek od pokoleń rodziny polskiej oficerskiej, widział swoje miejsce w Wojsku Polskim. Z tego Wojska Polskiego dość szybko został, tak zwanego ludowego, został dość szybko wyszczuty i o ile mi wiadomo, życia dokonał, a w każdym razie wiele lat spędził w jakiejś spółdzielni inwalidów, szyjąc portmonetki, czy kapcie, czy coś takiego robiąc. Nie dlatego, żeby się dopuścił jakiejkolwiek nielojalności wobec swoich ówczesnych przełożonych, czy jakichkolwiek uchybień, tylko po prostu dlatego, że nie pasował do towarzystwa, które budowano. Nie chciano tam takich ludzi. I to, że w takim środowisku, dobieranym, kontrolowanym, znalazł się ktoś, kto przełożył lojalność wobec Polski na rzecz wobec idei, wobec naszej niepodległości, wobec wartości. Może nawet nie marzył pułkownik Kukliński, podejmując te swoje działania, trudno o tym coś pewnego dzisiaj wiedzieć, o niepodległości Polski, ale na pewno wiedział, że robiąc to, co robi, oddala perspektywę zniszczenia Polski. To, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Więc ktoś, kto taką lojalność przedłożył ponad lojalność wobec swojej grupy, jest zdrajcą w ich przekonaniu nie do wytrzymania. Gdyby pułkownik Kukliński zdradził tylko komunizm, sądzę, że gniew na niego w tych sferach byłby dużo mniejszy. Ale on sprzeniewierzył się właśnie czemuś, co taki wicekiszczak, on się chyba nazywał Garstka, tak? Był taki minister Garstka. Kiedyś już w czasach III Rzeczpospolitej, w chwili szczerości wyjaśnił w obecności wielu osób, że przecież wstąpienie do PZPR-u to nie był wybór ideologiczny, tylko to nazwał sytuacyjny. Krótko mówiąc, przecież wiadomo, że PZPR nie był partią komunistyczną, czy nie był partią robotniczą, tylko był partią po prostu rządzącą. I wybór był taki, jak to Waldemar Łysiak w swojej powieści sumuje, czy być młotkiem, czy być gwoździem. Ci, którzy chcieli być młotkiem, wstępowali i przyjmowali lojalność grupową. Czemu się nad tym rozwodzę? Nie tylko w obronie czci pułkownika Kuklińskiego, której bronić znowu tak bardzo nie trzeba, bo broni się sama jego życiem, jego poświęceniem i jego działalnością. Ale dlatego, że również los imienia naszego bohatera, jego traktowanie tutaj jest odpowiednikiem chemicznego papierka lakmusowego, który pokazuje, ile jest Polski w III Rzeczpospolitej. Lojalność wobec Polski, czy lojalność wobec grupy, która odeszła od komunizmu, bo komunizm przestał być patronem atrakcyjnym, bo przestał dobrze płacić, bo jak to gdzieś Jerzy Urban w swoich wspomnieniach jako ciekawostkę opowiada, kiedy koledze ministrowi w 80-tych latach gosposia coś upuściła i stłukła muszlę klozetową, to on musiał składać podanie o przydział nowej muszli klozetowej do jakiegoś drugiego kolegi ministra, prawda? On minister. Takie to już było upokorzenie, że za tę wierną służbę, za to wierne kolędowanie Czerwonej Gwieździe nawet nie można było sobie spokojnie kupić muszli klozetowej, tylko trzeba było składać przydziały. Więc porzucili tę lojalność dość łatwo. Związek Sowiecki przestał być wypłacalnym, opłacalnym sponsorem, więc poszukano sobie nowego.
I tym nowym sponsorem w jakimś sensie okazał się Zachód, więc można powiedzieć, że ktoś naiwnie by pomyślał, no to oni wszyscy przed pułkownikiem Kuklińskim paść powinni na kolana i powiedzieć, ale ty miałeś łeb, stary, zaczynałeś, parę tyle lat przed nami na to wpadłeś. Ale coś takiego, jak państwo wiecie, nie nastąpiło, bo to była inna sytuacja. Tu nastąpiło coś innego. Lech Wałęsa, człowiek uważany przez Polaków za przywódcę Polski, za człowieka lojalnego wobec idei polskiej, niepodległości, swoim atakiem na pułkownika Kuklińskiego, swoją odmową uhonorowania go, pokazał, że jego lojalność tak naprawdę jest gdzie indziej. I może nie warto byłoby mówić o Lechu Wałęsie, który jest, powiedzmy, przypadkiem dla analiz psychologicznych, historycznych, a myślę też, że i tematem na niezłą powieść albo sztukę teatralną. Gdyby nie to, że tutaj nie mówimy o Lechu Wałęsie jako o prywatnym człowieku, o bardzo przedziwnym życiorysie i niezwykłym, tylko mówimy o przedstawicielu państwa polskiego, o prezydencie Polski, który tę lojalność fałszywą dla nas, to jest chyba oczywiste i bezdyskusyjne na tej sali, tę lojalność wykazał właśnie wobec nie PRL-u rozumianego jako państwo, nie komunizmu rozumianego jako idea, bo często na tym nieporozumieniu się buduje argumentacje, które mają skonfundować przeciwników PRL-u, mówiąc, a jaki tam komunizm, za Stalina już nie było totalitaryzmu i tak dalej. Nie, on wykazał lojalność wobec owych warstwy uprzywilejowanej, owych janczarów wyhodowanych w PRL-u, którzy do dzisiaj walczą usilnie wszelkimi dostępnymi sposobami o to, aby zachować pozycję warstwy uprzywilejowanej we współczesnej Polsce, w III Rzeczpospolitej, która dlatego właśnie nie może być nazwana do końca wolną czy suwerenną Polską. To jest sytuacja, z którą ma do czynienia każdy kraj, który był okupowany, który był podbity, który był złamany przemocą i który się znajdował pod obcą przemocą. Jeśli taka sytuacja przemocy trwa bardzo długo, to nieuchronny jest konflikt po odejściu kolonizatora, nieuchronna jest wojna między tymi, którzy pozostali sobą, a tymi, którzy zostali wyhodowani przez okupanta jako jego narzędzia, jako jego, wrócę do tego pojęcia, janczarzy w okupowanym kraju. Niekiedy w skrajnych wypadkach to daje efekt taki jak na Bałkanach, gdzie mówiąc o tym, kto walczy z kim, mówimy Serbowie z muzułmanami, ale przecież muzułmanin to nie jest nazwa narodowości. Gdyby trzymać się narodowości, to walczą Serbowie z Serbami. Można powiedzieć, czyli Serbowie, czy walczą prawosławni Serbowie z Serbami muzułmanami, ale nie o to chodzi. Oni nie walczą o religię. Oni walczą o to, że jedni są Serbami, którzy pozostali Serbami, a drudzy przez wieki ulegli, jak to mówili nasi przodkowie, poturczeniu. I nie chcę rozwijać tego, bo mówię tylko jako przykład, że to, co się nazywa wojną polsko-polską, bardzo duszoszczypacyjnie grając na pewnym naiwnym oczekiwaniu Polaków, że wszyscy jesteśmy Polakami, w związku z czym no wszyscy powinniśmy się kochać, wszyscy powinniśmy się nie kłócić, wszyscy powinniśmy razem, to nie jest wymysł jakiś, to nie jest efekt jakiegoś wichrzycielstwa czy jakiegoś warcholstwa, bo właśnie niestety nie wszyscy jesteśmy Polakami. Jesteśmy niektórzy Polakami, a niektórzy PRL-czykami. Jesteśmy niektórzy stąd, a niektórzy z tych właśnie zakonów, takich jaką tworzyła grupa resortu, jaką tworzyła mundurówka, jaką tworzyła rodziny partyjne, jaką tworzyły, prawda, te specjalne świetlice do wychowywania zdolnej młodzieży, która stanowić miała elitę PRL-u i elitę sowietyzowania Polski. I dlatego taką wojnę musimy między sobą stoczyć o to, żeby Polska, mówiąc słowami mojego znakomitego kolegi, była Polską, a nie PRL-em. I nazwisko pułkownika Kuklińskiego, postać pułkownika Kuklińskiego, czyn, że tak powiem, ze staroświecka pułkownika Kuklińskiego, jest bardzo ważnym elementem tej walki, która Bogu dzięki u nas się nie toczy tak jak na Bałkanach za pomocą broni palnej i konfliktu krwawego, ale jest walką kulturową, jest walką
tradycji, ona się musi toczyć, ona się musi dokonać. Historia Polski pokazuje, że ona się prędzej czy później dokona tak, jak zawsze się dokonywała, to znaczy Polacy u siebie wygrają. Bo te postaci, które przywoływałem, też były nazywane zdrajcami, też istnieli ludzie, którzy nie potrafili pojąć. I to ludzie, no niekiedy tak, prawda, znakomitych zasób jak generał Krasiński, w końcu dowódca szwoleżerów polskich wsławionych licznymi zwycięstwami u Napoleona. Ludzie, którzy lojalność swoją widzieli gdzie indziej i nie przyjmowali do wiadomości tego, że Polak może mieć ważniejszą lojalność wobec Polski. Ale później potomność nie zostawiła najmniejszych wątpliwości na pytanie, czy Łukasiński był zdrajcą, albo czy Traugut był zdrajcą. I też no, nie ulega dla mnie wątpliwości, że potomność nie będzie miała najmniejszego problemu z uznaniem pułkownika Kuklińskiego za bohatera, jednoznacznie bohatera walki o wolność Polski przeciwko sowietyzacji Polski, bohatera, który szczególnych środków użył i dlatego szczególnie wiele osiągnął. I myślę, że 9 lat być może to za mało, żeby to zwycięstwo nastąpiło, ale myślę, że niewiele więcej trzeba będzie, żeby się to stało. Dziękuję bardzo. No więc mamy postać wyjątkowej inteligencji, człowieka, który tworzył nie tylko raporty wojskowe, tworzył profile psychologiczne, człowieka, który wyszedł poza ten układ, poza tę wspólnotę i wyrwał się z niej. I mamy także na przykład kopię tej mapy, która ukazuje pierwszy dzień ataku Układu Warszawskiego, czy też de facto moskiewskiego, na zachód Europy. Pan mówił, że nie ma pan wątpliwości, że Kukliński zostanie bohaterem, że 9 lat to może za mało. Ale czy Polska przyjmuje tego bohatera, Polska jako całość? Bo ja uważam, że Kukliński nie jest bohaterem jedynie polskiej prawicy, jedynie polskich patriotów. Kukliński jest bohaterem Polski. No, mamy materiał na bohatera, ale czy wpiszemy go do do listy ikon polskiej niepodległości, takiej jak się, jakimi są no, na przykład Traugut czy Wysocki? Piszemy, jak PiS dojdzie do władzy. Tak jest. Nie, jak Polska dojdzie do władzy. Nie, no ja rozumiem, że Rafał Ziemkiewicz, mówiąc, że około jeszcze może 9 lat najdalej nam to zajmie, no to chodzi o to, że my jakoś odzyskamy tą państwowość i jakby państwo zadba o to, żeby on w tej księdze polskich bohaterów się znalazł. No bo to jest istota rzeczy, to znaczy bez państwa polskiego się tego zrobić nie da. To musi być państwowa jakby koncepcja, nie tylko uhonorowania, ale jakby powiedzenia tego, że to Ludowe Wojsko Polskie nie służyło sprawie Polski, sprawie niepodległości Polski, a więc ten, który na pozór, że tak powiem, zdradził swoich towarzyszy broni z tego Ludowego Wojska Polskiego, no właśnie przewidział to wszystko, co się stanie w przyszłości, ale przede wszystkim to nie jest nawet kwestia jakby sporu o to, czy on przewidział, czy on nie przewidział, tylko to jest jakby kwestia diagnozy, która go popchnęła do no trudnej przecież, no to jest zawsze trudna decyzja, podjąć współpracę z obcym państwem, nawet państwem, które no, deklaratywnie w niektórych okresach, podczas niektórych, że tak powiem, prezydentur amerykańskich realnie również walczyło z komunizmem. Była to na pewno decyzja bardzo trudna, ale u podstaw tego stała, czy legła diagnoza, czym jest w istocie Ludowe Wojsko Polskie, jakie ma plany, jakie jest jego miejsce w całym układzie
warszawskim, a później dopiero ewentualne rozważania, jak będzie w przyszłości, ale tu jako historyk jestem zawsze sceptyczny do tego typu relacji. Zresztą sam pułkownik jakby nie epatował nas za bardzo swoimi wizjami, które miał w latach 70. czy w 72. roku, kiedy podejmował współpracę z Amerykanami. No ale innymi słowy właśnie to jest tak, że to musi być państwo zbudowane na jakimś autentycznie fundamencie zerwania z Polską Rzeczpospolitą Ludową. No ale co do tego ja jestem póki co sceptyczny, bo III Rzeczpospolita, zwłaszcza w tym aspekcie spraw dotyczących bezpieczeństwa czy wojska, no jest prostą kontynuacją, PRL-u. Jak się popatrzy na już przywołanego ulubieńca generała Puchałę, to jego funkcja w III RP, to znaczy szefa sztabu, jest tego najlepszym dowodem. To znaczy oni wszyscy jakby przeszli do nowej służby, czy do nowej, nawet nie traktowali tego jako nową służbę, po prostu pełnili swoje stanowiska. On chyba do 2000 roku, jeśli się nawet nie mylę. Ja pamiętam w okresie likwidacji wojskowych służb informacyjnych w 2006 roku, żeśmy się pytali, pytałem się chyba generała Żukowskiego, który był wtedy szefem WSI, dlaczego żeście nawet takiego teatru nie odstawili, takiej fikcji, że na przykład po 90 roku, jak już była wolna Polska, a wy już się nie nazywaliście WSW ani Zarząd II Sztabu Generalnego, tylko powiedzmy od 91 roku Wojskowe Służby Informacyjne, to dlaczego żeście na przykład nie zrobili takiego teatru, że żeście na nowo przysięgę składali, a nowe deklaracje żeście jakby wypełniali, te zobowiązania o tajemnicy państwowej, na przykład po odejściu z służby, albo na przykład agenturze, którą żeście prowadzili z okresu komunistycznego, żeście nie podsuwali nowych zobowiązań do współpracy, że oni są lojalni nie wobec Ludowej Armii Komunizmu, tylko Wolnej Polski. A on mówi, nie, bo myśmy to traktowali jako no taką kontynuację, to jest wszystko to samo, prawda? No to, i to jest jakby najlepszy taki właśnie przykład tego, jak to w tej no, wolnej Polsce, kulawej trochę po 89 roku te sprawy jak były traktowane. No i Kukliński jest, proszę Państwa, dla nich wszystkich wyrzutem sumienia. Te nerwy, prawda, agresywne takie postawy właśnie tych różnych generałów, to naprawdę, to oczywiście jest męczące, jakby się Państwo przebrnęli przez te publikacje, na przykład jak kiedyś wychodził taki miesięcznik, chyba dziś, Mieczysława Rakowskiego, oni tam drukowali różnego typu teksty właśnie Jaruzelskiego, Skalskiego, Puchały, przemówienia na przykład na... Państwo nie wiecie pewnie, ale oni przez całe lata, nie wiem czy nie do dzisiaj, wygłaszają, no Jaruzelski już jest w złym stanie, ale na przykład oni wygłaszali inauguracyjne wykłady na początek roku akademickiego. Generał Jaruzelski w Akademii Obrony Narodowej w 2000 latach wygłaszał właśnie te wykłady inauguracyjne 1 października dla przyszłej kadry polskiej armii już właśnie w NATO. No to są rzeczy kuriozalne, naprawdę. No ale to pokazuje jakby stan, w którym byliśmy, ale niestety jesteśmy. W Akademii Obrony Narodowej na stronę, której ja sobie czasami wchodzę, tam są różne stowarzyszenia, przyjaciół tajnych służb i tam na przykład generał Izydorczuk z generałem Dukaczewskim organizuje spotkania ze studentami, oni opowiadają właśnie jak wywiad polski działał, prawda, w okresie PRL-u, a później dalej jak działał wspaniale. No to są naprawdę rzeczy nieprawdopodobne, ci rektorzy tej uczelni. W ogóle, no pojedźcie Państwo, jesteście Państwo warszawiakami, a nie jak ja z prowincji, z Trójmiasta. To naprawdę trzeba zobaczyć. W Rembertowie możecie... To są otwarte wykłady? Nie, ale chodzi mi o to, co chcę teraz powiedzieć. W Rembertowie możecie Państwo zobaczyć absolutnie taką odpicowaną nowe tablice pamiątkowe dotyczące absolwentów Akademii Obrony Narodowej. To się w PRL-u nazywało Akademia Sztabu Generalnego. Odnowili w 2000 roku, czy po 2000 roku, takie piękne, srebrne, wielkie litery, zrobili nowe właśnie liternictwo i tam są absolwenci Armii Czerwonej, którzy kończyli
w latach 60., 70. nazwiska, właśnie kiedy on skończył, ten oficer Armii Czerwonej, tą uczelnię, prawda? Ona się, i to jest przy wejściu, w samym centrum, to znaczy jak się wejdzie do tego budynku, jest wejście, za chwilę po lewej stronie jest aula Akademii Obrony Narodowej, to wszystko jest odnowione właśnie w tym miejscu. To znaczy każde otwarcie roku akademickiego, tam kardynał Nycz tam przyjeżdża, prawda, prymasi Polski, wszyscy się cieszą, mamy piękną armię i tu właśnie ta Armia Czerwona, prawda, ci absolwenci. Tam jakiś portret generała Berlinga, bo on był szefem tej uczelni w latach 40., prawda, jak go tam wykolegowano z głównego nurtu, że tak powiem, kadry oficerskiej. No, to są rzeczy naprawdę kuriozalne, to znaczy powiedzieć dzisiaj, że Armia Polska kontynuuje tradycję kopańskich Andersów, Piłsudskich, Śmigłych, co byśmy tam o nich wszystkich nie powiedzieli, no to była Armia Polski Niepodległej, prawda, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, to jest, proszę Państwa, jedna wielka fikcja. Oczywiście są jakieś izby pamięci tam, jakiś Fildorf, prawda, gdzieś na portrecie, ale ja zawsze opowiadałem, kiedyś to w telewizji opowiadałem, to mały skandal z tego wybuch, jak w Szczecinie, w okręgu wojskowym, już nie wiem jak on się teraz nazywa, to tam oni mają taki ołtarzyk Jaruzelskiego, wiecie Państwo, do dzisiaj. Tam jest jego portret, bo on był szefem tego okręgu, był posłem ziemi szczecińskiej, prawda? W grudniu 70 roku, czy później. I oni mają tam jego właśnie portret, bo tam są ci szefowie tego okręgu, prawda? Obok jest marszałek Piłsudski, Szabelki, po lewej stronie Jaruzelski. No, kuriozalne po prostu historie, cała ta edukacja, to pisarstwo. Oni są wszyscy adwokatami tego ludowego wojska polskiego, prawda? No, które robiło co mogło w tamtych warunkach, prawda? Zdradzenia przez oczywiście Zachód. To w ten sposób są te akcenty rozkładane, więc podsumowując, no trzeba odzyskać państwowość, żeby to zmienić, ale wiecie Państwo, przez te 20 kilka lat różni rządzili i nikt jakby do końca z tym nie zerwał. Oczywiście tu prezydent Kaczyński, jakby ten okres likwidacji WSI, to było taka próba po prostu odejścia od tego, ale no ja pamiętam po prostu klimat, w jakim my wchodzimy do Ministerstwa Obrony Narodowej na przykład. Mówicie Państwo, absolutnie wrogi. Absolutnie wrogi po prostu. To tutaj na Alei Niepodległości, gdzie Antoni Macierewicz miał swoją siedzibę jako wiceminister obrony narodowej w tym gmaszysku, no to była taka wrogość po prostu. To trzeba naprawdę rządu, który będzie 4 czy 8 lat, żeby to wszystko wypalić tam palnikiem. Inaczej się tego po prostu nie da zrobić. Znaczy, tego zerwania się nie da zrobić przez 16 miesięcy rządów, prawda? Z dziwnymi premierami, prawda? Marcinkiewiczem, tam z Radkiem Sikorskim, u którego jak byłem na Klonowej, to już opowiadałem, ale to nigdy dość. No to u niego w tym prywatnym, takim ministerialnym gabinecie złoty Dzierżyński, taki wielki, wielki stały. Ja się go pytam, panie ministrze, dlaczego pan to ma? On mówi, tak dla żartów. No po prostu to wszystko jest takie, wiecie państwo, takie żenujące, no, że to tak jest. No ale mówię, trzeba odzyskać państwo, żeby to zmienić. Ponieważ Państwo tak licznie przyszli, więc nie mógłbym nie dać Państwu głosu. I bardzo proszę. W imieniu nas wszystkich podziękuję wszem Panom za to spotkanie, bo rzeczywiście interesujące, ale wniosek i propozycja, róbcie to w większej sali. Gdzieś tam te sale są, trzeba dziesiątą rocznicę śmierci Konrada Wallenbrona XX wieku, trzeba się spotkać w dużej sali. A teraz ale to zależy od nas. Do obu prelegentów. No to taka czy nie, Sporczyńskiego. Zadałem wczoraj to pytanie, kiedy się zaczęła i kiedy skończy prezesowi SDP. Było takie duże spotkanie i pan prezes z Foksal powiedział, że tego nie da się przewidzieć, bo Polska po smoleńsku jest podzielona na Polandię i Pislandię.
Polaków zawładnęło trzech prawdziwych Polaków po piątym rozbiorze smoleńskim, Tusk Komorowski i Niesiołowski, a Pislandią dwóch prawdziwych Polaków, Jarosław Kaczyński z Antonim Macierewiczem. I nie ma szans, żeby wojna pojaruzelska skończyła się szybko. Co panowie sądzą? Jakie prognozy? No tak wygląda, że ja muszę odpowiedzieć jako członek szeregowy, co prawda, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ale mam wrażenie, że może zaczynając od tego apelu, no tak Polska współczesna wygląda, że my się możemy spotykać w małej sali, ale za to ta mała sala jest pewna i nie wszyscy się mieszczą, a oni się mogą spotykać w ogromnych salach, gdzie przychodzi paręnaście osób, prawda? Przypomina się marsz prezydencki, tak zwany 11 listopada, gdzie wszyscy urzędnicy ratusza i kancelarii innych urzędów centralnych plus liczna ochrona się stawili, no i jako spontaniczna ludność Misiu Kamiński, zdaje się, z Romanem Giertychem. I parę osób, które nie ukrywały, że przyszły z dziećmi, bo dzieci koniki chciały zobaczyć. To jest jeszcze tak, poza dużą salą dysponują jeszcze konikami, co jest jakąś tam atrakcją. Natomiast co do tego, nie lubię tego określenia, rozumiem, że używam go w cudzysłowie tej wojny polsko-polskiej, która jest wojną polsko-PRL-owską cały czas, no to ja mam wrażenie, że swoje powiedziałem. To, co mówi Sławomir Cenckiewicz, jest zawstydzającą, żenującą prawdą o stopniu zawłaszczenia państwa polskiego przez PRL. Przez te zakony PRL-owskie, przez tych janczarów PRL-owskich, przez ich potomstwo. To dotyczy struktur państwowych, ale to też dotyczy takiego całego systemu reglamentowania sukcesu. Gdybym miał, czy kiedy mam jakoś zwięźle powiedzieć, na czym polega Trzecia Rzeczpospolita, to bym powiedział, że jest to właśnie państwo, to mówię, że jest to właśnie państwo nastawione na reglamentowanie sukcesu, na pilnowanie, żeby syn dobrze urodzonego prosperował, choćby był skończonym idiotą, a człowiek spoza układu, choćby był bystry i przedsiębiorczy jak sam Bill Gates, żeby nie mógł wyjść powyżej poziomu szczęki na bazarze. Chyba że się sprzeda, wejdzie w ten układ, zostanie do niego dokooptowany. Ale i to jest jakby system, gdzie ten podział kulturowy przełożył się na konkrety, na konkretne zbudowanie państwa. No, ponieważ tak się złożyło, że ta Polska, o którą Ryszard Kukliński walczył, miała swój złoty róg i go niestety straciła. I to jest osobny temat przepracowania tego niepowodzenia, tej klęski i zastanowienie się, dlaczego do niej doszło, dlaczego co w takim razie należy zrobić, żeby następnym razem już tych błędów nie powtórzyć. To tak się zdarzyło, że Polska współcześnie, państwo polskie współcześnie zawłaszczone jest w bardzo licznych obszarach właśnie przez owych janczarów PRL-u. Ale jeśli spojrzymy na to dalej, bardziej perspektywicznie, to uważam, że oni nie mają możliwości tego sukcesu utrzymać na długi czas. Oni mogą Polskę tylko zniszczyć, co jest oczywiście pewną groźbą, co robią, i powiedzmy, że teoretycznie, no musimy się liczyć z możliwością, że to im się może udać, to znaczy mogą doprowadzić do tego, że Polski znowu nie będzie i że znowu będziemy na takim poziomie, że trzeba będzie w ogóle odzyskać, wywalczyć, żeby istniało państwo polskie, a później dopiero myśleć o tym, żeby ono służyło Polakom. Ale sądzę, że ten posiew PRL-u nie jest w stanie ani stworzyć trwałej tradycji polskiej, co próbuje robić, nie jest w stanie ani stworzyć skutecznego państwa, ponieważ to, co mamy, trwa wyłącznie dzięki ogromnym pożyczkom, tak jak trwał PRL, wyłącznie dzięki ogromnym pożyczkom, wyłącznie dzięki przemocy, w tym wypadku jest to przemoc tak zwana symboliczna, medialna przede wszystkim, wyłącznie trwa to wszystko dzięki kłamstwu,
jest to taki system, który się tak samo jak system PRL-owski musi zacząć załamywać. I myślę, że on się zacznie załamywać bardzo szybko. I taki podział, no ja bym tego nie nazywał PO-landią i PiS-landią, no bo powiedzmy sobie, że to nie chodzi o podziały partyjne i nie chodzi o nazwę partii. Taki podział jest zarazem podziałem na tych, którzy myślą o Polsce i tych, którzy uważają, że nie trzeba o niczym myśleć. To znaczy siła PO-landii polega na jakiejś takiej totalnej bezmyślności ludzi, którzy biorą kredyty bankowe na cele konsumpcyjne i chcą wierzyć w to, że nie przyjdzie do nich nigdy komornik. Otóż w momencie, jak komornik do nich przyjdzie, a ten moment jest coraz bliższy, to się ta wiara załamie. I wtedy się okaże, że PO-landia nie ma żadnego argumentu, bo nie ma niczego, o czym by mogła powiedzieć. To takie zjawisko, które nazwałem nie ja pierwszy, ale używałem tej nazwy michnikowszczyzną. To był pewien pomysł zbudowania zupełnie innej polskości na miejsce tej polskości przedwojennej, nazwijmy ją, tradycyjnej, tak? Polskości, która by była jakąś trwałą nowoczesnością Polski europejskiej, humanistycznej, lewicowej, jak to nazwać? Nieważne, tego już nie ma. Tak jak nie ma kościoła otwartego, pomysłu na zbudowanie innego katolicyzmu, który odstąpi od pełnych wartości, a mimo wszystko będzie trwał. Nie ma kościoła otwartego, bo kościół otwarty się skończył apostazją. Nie ma polskości nowoczesnej, bo polskość nowoczesna się skończyła Palikotem i jego małpiarnią po prostu. I mamy do czynienia jakby tylko z taką sytuacją, pewnej aberracji, która ciągle istnieje siłą rozpędu, siłą majątku, który nakradła, siłą struktur państwowych, które zawłaszczyła, ale jestem głęboko przekonany, że przyszłości przed nią nie ma. A czy to diabli wezmą ich za miesiąc, czy za dwa lata, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast jestem przekonany, że trzeci cud w moim życiu przeżyję, jak to pisałem, że jak miałem lat 20, nigdy w życiu bym nie uwierzył, że ten syf PRL-owski, w którym wtedy żyłem, który nas zdławił, się wreszcie kiedykolwiek skończy. Jak miałem lat 30, nigdy nie wierzyłem, że ten syf jeszcze kiedykolwiek wróci. A teraz widzę wokół siebie ludzi, którzy nie wierzą, że kiedykolwiek jeszcze Polska prawdziwa wolna powstanie. Więc ja myślę, że skoro dwie rzeczy niewiarygodne się stały jeszcze za mojego życia, to i ta trzecia też. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, nawiązując do tego, o czym pan powiedział, o tym podziale wynikającym z braku porozumienia, o tak powiem, po katastrofie smoleńskiej. I znów niestety te słowa Wojciecha Jaruzelskiego dotyczące Kuklińskiego, które brzmią, jeśli Kukliński jest bohaterem, to my jesteśmy zdrajcami, w skrócie. No, niestety one są jakby prorocze i one tak samo aktualnie brzmią jakby w tej kwestii po katastrofie smoleńskiej. Czyli jeżeli szukamy prawdy, mówię tylko o szukaniu prawdy w tej chwili, jeżeli jedna strona szuka prawdy, to znaczy, że ta druga jej nie szukała. I to pogłębienie, ten pogłębiony konflikt, ten konflikt w polskim społeczeństwie po 2010, on się pogłębił. I ten konflikt, w tym dole tego konfliktu są wszystkie te sprawy, które były po drodze, które były wcześniej. To jest konflikt o stan wojenny, oczywiście o cały PRL, o Kuklińskiego, kończy się na katastrofie smoleńskiej, o to, jak dochodzić do prawdy w kwestii katastrofy smoleńskiej. Ale chciałem jeszcze poprosić o zabranie głosu pana Sikorskiego z Światowego Związku, przepraszam, ze Związku Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego, którego członkiem honorowym był pułkownik Ryszard Kukliński i którego sztandar jest na honorowym miejscu także dziś, chociaż zdjęty z tamtego honorowego miejsca, żeby Państwo mogli
lepiej widzieć. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, nazywam się Sikorski i króciusieńko, u mnie będzie krótko trwało. Byłem skazany na karę śmierci w 1949 roku w styczniu, mając 22 lata. Z tą karą śmierci siedziałem 97 dni. Sąd Najwyższy oczywiście tą karę śmierci zatwierdził. Ułaskawił mnie dopiero towarzysz Bierut. Ułaskawił mnie na dożywocie i cały okres więzienia miałem dożywocie, a przesiedziałem 8 lat. Siedziałem w najgorszych więzieniach w Polsce, Gro, Rawicz i Wronki. I proszę Państwa, jestem członkiem związku, należę do tej grupy, nielicznej grupy, która właśnie witała pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jak pierwszy raz do Polski przyleciał. Wtedy właśnie został naszym członkiem honorowym, dostał taki znaczek, który Państwo tu na sztandarze widzicie po środku, to tam KS jest, kara śmierci. I od tego czasu pułkownik Kukliński był naszym członkiem. Nasz ten związek składał się wtedy w tym okresie około 170 osób. Myśmy nawet wydali książkę, taką książkę, która nigdy nie była w sprzedaży. Katyń, dalszy ciąg na ziemiach polskich. Jeszcze mamy parę egzemplarzy u siebie i tak gdzieś ktoś to tam wręczamy uroczyście oczywiście. I proszę Państwa, jest taka historia, że ten związek no dzisiaj już jest bardzo nieliczny. To znaczy my ten związek po prostu rozwiązujemy i będziemy członkiem więźniów politycznych w okresie Starnowskiego, bo tam jeszcze ludzie żyją. A nas, proszę Państwa, z Warszawy żyje tylko dwóch. Ja i mój kolega, który się nazywa Skorupka. Zresztą muszę powiedzieć, że potomek księdza Skorupki właśnie. Także widzicie, zbieg nazwiska Sikorskiego, Skorupka. Byliśmy kiedyś, proszę Państwa, zaproszeni do telewizji Trwam. Były filmy puszczane razem właśnie z panem profesorem Szaniawskim. Myśmy byli bardzo zaprzyjaźnieni i razem występowaliśmy wielokrotnie. I proszę Państwa, jest taka historia, że no przeżyliśmy tyle lat, w tych trudnych warunkach byliśmy cały czas inwigilowani. Ja na przykład mam teczkę z IPN-u swoją, gdzie proszę Państwa jakbym widzicie jak to jest. Okazało się, że wśród moich kolegów było trzech, którzy mnie donosili. I to się nazywały te doniesienia agenturalne. Byli po prostu konfidentami UB. I to było trzech moich kolegów. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że jeden z nich dzisiaj, który był nawet nie tajnym współpracownikiem, nie tajnym informatorem, tylko był rezydentem. I ten rezydent jest w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. On jest o 2 lata starszy ode mnie, on ledwo żyje już. Dzwonił do mnie nie tak dawno i proszę Państwa, dzwonił do mnie nie tak dawno i prosił o spotkanie, bo ma mnie duże rzeczy do opowiedzenia. Prawdopodobnie chce się wyspowiadać przede mną. Ale no, ma tyle lat, wiecie. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że bardzo przyjemny, bardzo przyzwoity kolega był. No. Ale co zrobić? I trzech. Dostałem tą karę śmierci, proszę Państwa, ledwo przeżyłem. Siedziałem osobiście, z nami się zaprzyjaźnieni byliśmy z generałem generał Szary. Tak, Stasiu Skalski, pilot, lotnik, ze mną siedział. Nawet ze mną siedział Siła Nowicki. Ja byłem wtedy młody, wiecie Państwo, ja nie wiedziałem jak napisać odwołanie od swojego tego wyroku kary śmierci. I on mi pisał, bo ja nie umiałem napisać tego, bo to do sądu trzeba było się zwrócić. Ja nie wiedziałem w jaki sposób. I on pisał. Myśmy się później po wyświetleniu spotykali. No i wielu, osiedział ze mną na przykład razem w jednej celi długo Dekutowski Hieronim, Zapora, znany Polak. On jeszcze nawet mi mówił, Waciu, ciebie ułaskawią, bo jesteś młody, ale nas to też ułaskawią, bo kierownikiem obszaru winowskiego, bo to win, wolność, niezawisłość, był właśnie Siła Nowicki. A Zapora był dowódcą oddziału po prostu. I mówi, a za Nowickim chodzi ciotka, siostra Feliksa Dzierżyńskiego. I oni go ułaskawią, no to i nas też, bo myśmy byli podwładni jego. I co się okazało, proszę Państwa, że Siłę Nowickiego ułaskawili na dożywocie, a ich trzech, bo ze mną trzech siedziało, rozstrzelali. Żegnali się ze mną, wiecie, żegnali się ze mną. A ze mną jeszcze ciekawa historia, wiecie, bo siedział taki ze mną zakonnik, brat Baltazar, Andrzej Cekus. On miał wyrok 10 lat. On był taki troszkę ułomny, on był z zakonu ojców kapucynów z Krakowa.
I on za mną chodził i mówi: Waciu, jesteś młody, boisz się śmierci. Ja mówię: no boję się śmierci, bo ja się rzeczywiście bałem. Mówi: to wiesz co, ja się chcę zgłosić do władz, żeby zamienili nam wyroki. Drugi kolbę, wiecie, popatrzcie, żeby zamienili wyroki. I my mu tłumaczymy, że nie możesz tego robić. Dekutowski mu tłumaczy. Mówi: braciszku, nie wolno z tego zrobić, bo komuniści stracą ich obu. I tego, bo to nie potrzeba świadków. A on mówi: ja się nikogo nie posłucham, tylko Waciu musi mi wyrazić zgodę. Jak mnie Waciu wyrazi zgodę, to ja się zgłaszam do władz. Oczywiście ja zgody nie wyrażałem, proszę Państwa. A on chodził za mną wiecznie i przez te miesiące, które ja miałem karę śmierci, żebym ja wyraził zgodę, bo on się zgłosi. No i był taki moment, że wiecie, jak wyprowadzali na rozstrzelanie na Mokotowie, to przeważnie to było brane przed wieczorem. Tak godzina 18, 19, przychodzili do celi i tam: Dekutowski, zabierajcie swoje rzeczy. O, to mówimy: koniec. Zabierzcie swoje. I tak się zdarzyło ze mną, że przyszli w południe i mówią: Sikorski, wychodźcie, bez rzeczy. No to znaczy coś dobrego. Zaprowadzili mnie, proszę Państwa, do kancelarii ogólnej na Mokotowie, bo ja siedziałem cały czas na tym słynnym pawilonie 10. A później po wyroku przekazywali, bo to podlegało Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, a po wyroku przekazywali pod zarząd więzienia tego już, gdzie się odbywa kary. No i ja wyszedłem, nie wiedziałem, co się dzieje, zaprowadzili mnie do kancelarii. W kancelarii dają mi jakiś dokument, mówią: przeczytajcie i podpiszcie. Patrzę ten dokument, rzeczywiście prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bolesław Bierut, skorzystał z prawa łaski i zamienia wam karę śmierci na karę dożywotniego więzienia. I ja tak z tym, proszę, ach, to po drodze jeszcze ciekawa rzecz była. Prowadzi mnie taki pan, który się nazywał Szymański, on był takim profesem. I on później, on bez stopnia wcieckiego chodził, ale widać było, że on jest kierownikiem, że on kieruje wszystkimi tymi klawiszami, strażnikami. On mnie prowadzi, a naprzeciwko mnie idzie porucznik. Stopień porucznika, tylko w mundurze więziennym. I on się zatrzymuje do mnie, mówi: co ty tu robisz? Ja patrzę, a to mój kolega, który ze mną w czasie okupacji pracował w Ursusie, bo mnie ze szkoły z Wawelberga Niemcy zabrali do pracy do Ursusa. Przerwali nam szkołę, bo to była wojna i myśmy musieli młodzież pracować. Ja pracowałem w Ursusie, tylko nie w samym Ursusie, a w filii Ursusa na rogu Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie. Zakłady się nazywały PZ-Inż Ursus, Państwowy Zakład Inżynierii Ursus. I on mnie spotyka, ja mówię: no ja to siedzę, a ty co tu robisz? On żyje, a ty co tu robisz? A ja mówię: no ja, a ty co tu robisz? Jego się pytam. On mówi: no ja tu pracuję. A ja mówię: ja siedzę. Ja mówię: z tobą porozmawiam przy jakiejś okazji. Oczywiście nie rozmawiał ze mną nigdy. On żyje, proszę Państwa, mieszka w Krubieszowie. Niedawno był z nim wywiad. Nakręcony był zresztą z nim ten wywiad. Kamery ukryte, bo on by inaczej nie rozmawiał. No on nic nie wie. Pytali go się na przykład o rotmistrza Pileckiego. Ja siedziałem w tej celi, wiecie, w którym siedział rotmistrz Pilecki, bo na ścianie, bo jak mnie na Mokotów przywieźli, to już rotmistrz Pilecki nie żył 2 miesiące, bo mnie przywieźli maj, czerwiec, lipiec w lipcu, a on w maju został rozstrzelany. Ale w celi, bo ja siedziałem na 10, to ten znany groźny pawilon, gdzie Państwo słyszeliście w dzień i w nocy krzyki kobiet i wszystkich. Mnie na przykład kiedyś, mój śledczy. Teraz Państwo, jak którzy się interesujecie, to się powinni czytać, bo był proces. Proces takiego ubowca, który się nazywa Jerzy Kędziora. To jest ubowiec, który właśnie mnie torturował. I dzięki mnie ta sprawa się odbyła niedawno i sobie, proszę Państwa, wyobraźcie, że został ukarany. Dostał 4 lata więzienia bez odwołania. On się już odwołał teraz, bo sąd wyższej instancji zatwierdził ten wyrok, tylko zamienił na 3 lata, ze względu, że on wiek ma, a on złożył już do Sądu Najwyższego o kasację. No i czekamy, co to będzie. On praktycznie powinien siedzieć już. No i proszę Państwa, i tak to trwało, a to był bandyta okropny. On mnie w okropny sposób bił. Co na ścianie było napisane? Proszę? Co na ścianie było napisane, bo pan coś mówił. Tak, było. I proszę Państwa, jest taka historia, że on w ten sposób postępował. Patrzcie, że bił mnie, skończył bicie, jakaś kobieta na Mokotowie krzyczała, darła się w nocy to było. A on do mnie mówi: słyszysz? A ja mówię: co? Nic nie słyszę. Jak to nie słyszysz? Ja mówię: no słyszę. A co słyszysz? A mówię: kobietę bijecie, ja mówię. A mówię: a po głosie nie poznajesz? A ja mówię: nie poznaję. A to ta stara K, twoja żona, tak się drze. Nie siedziała. To był blef. To był po prostu blef. I takie były metody. Widzicie Państwo, ja dzisiaj sam siebie się pytam, czy ja bym uwierzył w to, co ja przeszedłem, co ja widziałem.
Czy jakby mi ktoś opowiadał? Wiecie, ja mam problem z odpowiedzią. No ja muszę odpowiedzieć sobie tak, no bo ja to byłem, przeszedłem i wiem. Proszę Państwa, ze mną siedział taki pan Adam Gajdek. Ale będę też musiał prosić o dyscyplinę czasową. Tak, dlatego już kończę. Jeszcze są pytania do naszych gości. Proszę Państwa, jeden tylko przypadek. Siedział ze mną taki pan, bardzo fajny, pan Adam Gajdek. I proszę Państwa, on na Boże Narodzenie w 1948 roku dostał paczkę, bośmy otrzymywali paczki od rodzin. Ale ta paczka, to wiecie, to podstawą to była cebula, smalec, chleb. I koniec. I on dostał paczkę i była w tej, i ta, dwie cebulki były związane z wstążeczką. I on wszedł do tej celi, tą paczkę oczywiście rozwalili przed tym. Wszedł z tą paczką i mówi: słuchaj do mnie, Waciu, patrz, co się dzieje. Była, dwie cebulki były związane z wstążką. A ja mówię: słuchaj, przecież twoja żona była w ciąży. Bo on mówił: w ciąży. Na pewno masz bliźniaki. Wiecie, urodziły się bliźniaki, które nie znają ojca, bo go w styczniu został rozstrzelany, a oni nie znają. Adam Gajdek, jego kiedyś pokazywali parę lat temu w telewizji. Przepraszam bardzo, dziękuję, bo rzeczywiście czas ogromny. To my bardzo dziękujemy za tę opowieść i w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego będziemy także mówić o żołnierzach wyklętych i ofiarach komunizmu. Pytanie od pani redaktor Kowalewskiej. Dzień dobry, Magdalena Kowalewska, Tygodnik Nasza Polska. Ja chciałam wrócić do słów pana redaktora Ziemkiewicza. Pan daje 9 lat naszemu Sejmowi, naszym posłom na jednoznaczne opowiedzenie się za bohaterstwem pana pułkownika Kuklińskiego. Niemniej jednak w ostatnich tygodniach pojawił się projekt uchwały. Nie został jeszcze poddany pod głosowanie. Moje pytanie do panów, czy panowie wierzą, że w 2013 roku przy obecnym układzie sił partyjnych może jednak uda się przegłosować ten projekt i posłowie jednoznacznie opowiedzą się za nim? Ja widzę, to pewnie jest wynik moich powszechnie znanych związków z science fiction, że jestem pytany o takie proroctwa. No to ja proroctw nie mogę udzielić, ale proszę zwrócić uwagę, no, że bywają różne sytuacje, na przykład w tym bardzo niekorzystnym układzie partyjnym udało się jednak uczcić żołnierzy wyklętych i ogłosić 1 marca dniem ich pamięci. I takie czasami zwycięstwa, jeśli chodzi o symbole, się daje czasem odnieść, więc nie wiem, jakie będą w tym układzie sejmowym losy tej uchwały. Być może po tym, jak jednak władza przekonała się, że takie ataki na historię, na symbole, jak w wypadku powstania styczniowego, nie przechodzą w opinii publicznej przemilczane, że to jednak budzi gniew i też w jakiś sposób rozbija tę narrację, którą oni usiłują budować w mediach. No bo przecież oni otwarcie tego nie mówią w mediach, że mamy gdzieś Polskę, tylko mówią, że my jesteśmy też patriotami, tylko takimi wicie nowoczesnymi, takimi prawdziwymi. Więc nie jest wykluczone, że nawet w tym układzie partyjnym taka uchwała przejdzie. Aczkolwiek no, rzeczywiście będziemy mogli mówić o sytuacji nowej, kiedy właśnie znikną te portrety Jaruzelskiego, te ołtarzyki Jaruzelskiego i tam innych rozmaitych zdrajców i te wszystkie pomniki zbrodniarzy i kiedy na Powązkach aleją zasłużonych będzie tak zwana łączka, a nie ta aleja, gdzie te, przepraszam, ale nie umiem użyć innego słowa, te wszystkie ścierwa rozmaitych, prawda, bierutów, gomułków i innych leżą i tylko patrzeć, jak tam jeszcze Jaruzelskiego niebawem dołożą, no to wtedy będziemy mówić o tym, że zwycięstwo się w pełni dokonało. A 9 lat, to jest moim zdaniem, to już jest jakaś taka, to tak mi się rzuciło, bo to jest byłaby koszmarna sytuacja, gdyby trzeba było czekać aż tak długo, bo proszę Państwa, kryzys gospodarczy postępuje w tempie, z którego sobie nie zdajemy sprawy w tej chwili. A sytuacja polska nie jest tak, jak Bogdan Urbanowski kiedyś powiedział, że to trzecie RP to cały czas jeszcze walczy, prawda, trzecie pokolenie PPR-u z trzecim pokoleniem Armii Krajowej. No niemniej większość ludzi żyjących gdzieś w Polsce, to jest to, co ja sobie pozwoliłem nazwać polactwo, niektórych to słowo drażni, no więc teraz mówię tak po endecku, żywioł polski,
Więc ten żywioł polski to są ludzie, którzy nie mieli dziadków ani w Armii Krajowej, ani w PPR-ze, ani w ogóle nigdzie, bo oni są w ogóle z jakichś folwarcznych czworaków wyszli. I to tak naprawdę o ich duszę się toczy ta walka. A toczy się, jak to do prostych dusz, to się zazwyczaj trafia przez kieszeń. I te kieszenie były przez ostatnie lata napełnione za pomocą rozmaitych pożyczek, za pomocą rozmaitych dotacji, a w tej chwili one się opróżniają. No i zdaje się, że to moim zdaniem nie pozostanie to bez wpływu i na to poziom oleju w tych prostych głowach i na wybory, które myślę odbędą się przed terminem. Ja mam pytanie w sprawie pułkownika Kuchnickiego. Wczoraj z kolegą z sąsiedniej uczelni ten temat rozmawialiśmy. Głośniej. Już się staram. No i tak żeśmy rozmawiali i mój kolega wysunął pewien argument. No i w jego imieniu ja bym chciał przedstawić, bo mój kolega niestety nie mógł dzisiaj przyjść. Jest taka książka, ona ma tytuł Przez Polskę Ludową na przełaj i na przekór. Jest to książka pana Wieczorkiewicza i pani Błażejowskiej. Jest to książka, którą się wielu ludzi podpiera i się nią bardzo cieszy. W tej książce jest napisanych kilka dziwnych rzeczy. Między innymi jest sformułowany taki argument albo taka teza, wyrażają pan Wieczorkiewicz, że zanim pan pułkownik Kukliński został agentem Centralnej Agencji Informacyjnej, CIA, to zanim to się wydarzyło, został zwerbowany przez sowiecką służbę. Ja tej książki niestety nie czytałem, ale kolega powiedział wczoraj, więc pomyślałem, że może bym zapytał panu redaktorów o zdania z tej książki. Nie, to bardzo ciekawe pytanie, no bo roboczo warto tego typu wariant również rozważyć. Natomiast może zacznę od tego. Paweł Wieczorkiewicz był wielkim polskim historykiem, z którym miałem przyjemność się przyjaźnić. Wielokrotnie z nim na temat pułkownika Kuklińskiego rozmawiałem. On był dość sceptyczny. Ja w sprawie Kuklińskiego przez lata ewoluowałem. Im więcej się zajmowałem Ludowym Wojskiem Polskim, tym bliżej byłem, że tak powiem, pułkownika Kuklińskiego. Natomiast Paweł miał to do siebie, że miał taki, powiedzmy, w perspektywie bardzo duży projekt do realizacji dotyczący kadry dowódczej Ludowego Wojska Polskiego. Rozmawiał z dziesiątkami oficerów, głównie generałów. Chciał przygotować książkę. Myślę, że akurat w tej sprawie mocno, że tak powiem, nasiąkał tym, co oni mieli mu do powiedzenia. Oczywiście nie odbieram tutaj Pawłowi jakiegoś jakby swojego subiektywnego zdania. Nie chcę powiedzieć, że jakby został skolonizowany przez tych swoich rozmówców. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście jest tak, że kursanci i absolwenci szkół sowieckich podlegali bardzo ostrej, mówię o szkołach sowieckich, bardzo ostrej, że tak powiem, operacji werbunkowej ze strony GRU. Sowieci mianowicie od lat 60., kiedy na dużą skalę, zwłaszcza to zostało rozwinięte w latach 70. i trwało do końca istnienia PRL-u, uznali Sowieci, że jakby dla pewnego porządku i w jakiejś perspektywie, zwłaszcza to dotyczyło lat 70. i 80., możliwości wykorzystania tych oficerów polskich czy Ludowego Wojska Polskiego, którzy studiowali albo przyjeżdżali na kursy, na przykład 10-miesięczne kursy GRU, czy tak zwane strategiczno-obronne w Akademii Sowieckiej Wojskowej, że ich po prostu należy zwerbować do współpracy. I skala tych werbunków była, nie chcę powiedzieć masowa, ale dość powszechna. I to przy okazji likwidacji wojskowych służb informacyjnych po raz pierwszy na taką skalę, że tak powiem, wyszło. I ja tą świadomość, że tak powiem, w tamtym czasie zyskałem. I to jest jakby bardzo ważny element tej lojalizacji, o której ja mówiłem na początku. Ludowego Wojska Polskiego wobec Sowietów. I oczywiście roboczo można
założyć, że pułkownik Kukliński został zwerbowany na kursie, na którym był zresztą razem ze swoim kolegą, z którym się później trochę zaprzyjaźnił, Czesławem Kiszczakiem, i na tym samym kursie. Tylko Kiszczak był szefem, został szefem zarządu drugiego sztabu generalnego, nie miał kursu za sobą, co było jakby samo w sobie nie do przyjęcia, bo każdy szef wywiadu wojskowego powinien skończyć kurs GRU. No i stąd Czesław Kiszczak wyjechał na doszkolenie do Sowietów i był razem, już nawet takie zdjęcie w książce Kiszczaka, razem z Kuklińskim właśnie na tym kursie. No więc... jeśli zakładamy, jeśli nawet wiemy, bo za tym stoi pewna empiryczna wiedza, niestety ona jest w dużej mierze tajna w dalszym ciągu, jak wyglądały te kursy, ale jeśli wiemy, że tym kursom towarzyszyły werbunki, no to możemy nawet hipotetycznie założyć, że pułkownik Kukliński został zwerbowany. Ja nawet bym Państwu powiedział, wysunął pewną hipotezę kontrowersyjną, może się dla Państwa wydawał, że on chętnie by się nawet na to zgodził. W ramach gry, którą prowadził, to co Państwu powiedziałem o WSW, tak? Że w ramach gry on mógł się nawet na to zgodzić. Natomiast trzeci element jest bardzo ważny, bo to środowisko żołnierzy, oficerów, głównie sztabowców tam od generała Jaruzelskiego z dekady lat 80., a też 70., i tutaj znów się pojawia ten generał Puchała, oni od lat propagują pogląd, że jedynym kursantem zwerbowanym przez GRU to był Kukliński. I to jest oczywiście element pewnej czarnej propagandy, którą oni stosują wobec pułkownika Kuklińskiego, no bo wiemy po prostu, tak jak Państwu to powiedziałem wcześniej, że skala tych werbunków była duża i jeśli dotyczyła pułkownika Kuklińskiego, to na pewno nie tylko jego. No więc to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Jak wyglądało doszkalanie tego korpusu oficerskiego LWP w Sowietach? No i tyle. Ale my nie mamy na ten temat żadnych, jakby to powiedzieć, danych empirycznych. To znaczy w prasie rosyjskiej ze względu na niechęć czy nawet nienawiść do pułkownika Kuklińskiego wtedy, kiedy on był na przykład w kraju po raz pierwszy, pojawiły się artykuły na ten temat, sugerujące, że on był agentem GRU. No ale to były teksty interesowne, tak? Możecie Państwo przeczytać te wszystkie wypowiedzi Kulikowa tam i innych marszałków, generałów sowieckich, którzy mówią o nim z pasją taką nienawistną. Że on oczywiście im strasznie zaszkodził i to sprzedawczyk, agent amerykański i tak dalej, i tak dalej. I w ramach tego, tej czarnej propagandy, tego typu informacje się pojawiają, ale póki po prostu no, nie będziemy mieli żadnych takich konkretnych danych empirycznych, jakichś dokumentów, to możemy właśnie się obracać jakby w świecie hipotez. Ale ja bym w ogóle tego nie wykluczał, bo wiem, jak wyglądały kursy czy doszkalanie polskich czy oficerów LWP w szkołach Armii Czerwonej. I na koniec pytanie pan z plecakiem. Dziękuję. Ja postawię kontrowersyjną tezę. Kontrowersyjne pytanie, tak de facto, że w sprawie Kuklińskiego uważam, wcale nie chodzi o Kuklińskiego. Mianowicie, proszę Państwa, proszę Panów prelegentów, proszę odpowiedzieć mi na pytanie, bardzo proste to pytanie. 17 września tego roku będziemy obchodzić 20. okrągłą rocznicę. Wiecie Państwo jaką? Nie no, wycofanie Armii Czerwonej. Tak, ostatniego sobie. Szybko. I ja stawiam taką otóż tezę, mianowicie, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie tak de facto, kim był Kukliński, co zrobił, najpierw należy sobie udzielić odpowiedzi na pytanie bardzo proste, banalne, czym tak de facto była armia sowiecka startująca w Polsce i czym był Układ Warszawski. Bo materiałów tak de facto praktycznie na ten temat żadnych nie ma. Ja mam na przykład wielki żal do redaktora Ziemkiewicza, że nie wpływał na przykład na linię redakcyjną Rzeczpospolitej, albo uważam, że historia nie powstała, na przykład materiały na ten temat. Bo praktycznie nie ma żadnych artykułów na temat WSW, na temat na przykład oficerów Ludowego Wojska Polskiego, oficerów politycznych Ludowego Wojska Polskiego. Nie ma na przykład żadnych praktycznie materiałów na temat
filmowych praktycznie na ten temat. Możemy powiedzieć, jeden film, który powstał w Kuklińskim, Gry Wojenne, tak de facto było tylko tło Układu Warszawskiego. Ja mam na przykład również duży żal do pana jako historyka, że pan nie skorzystał z propozycji Sikorskiego i nie objął dyrekcji Centralnego Archiwum Wojskowego w Embertowie. Bo ponieważ tam ma pan pochodzić sam, bo on poszedł Szczyński, to de facto uważam, jest o wiele więcej materiałów, które zostały utajnione. I żeby, że tak powiem, zmienić świadomość ludzką i mieć wpływ na ludzi, trzeba o tym mówić i pisać. I ja mam już dość tak de facto 256 artykułu na temat bojkowatości Lecha Wałęsy. Chciałbym w końcu usłyszeć na przykład w poczytnym tygodniku artykuł na temat tego, czym była stacjonująca w Polsce Armia Sowiecka. Bo na palcach jednej ręki można policzyć praktycznie publikację książkową. A jedyna książka i pewnie która wyszła, to jak zobaczyłem bibliografię do przepisów tej książki, to się odwołuje do stron internetowych w języku rosyjsko-języcznym. To jest żałosne po prostu. To nie ma materiałów na ten temat w Polsce? Oczywiście, że są. I gdybyśmy, że tak powiem, dotarli do świadomości ludzkiej, żeby z szerszym przekazem, czym była Armia Sowiecka? Czym był Kuklinski? To byśmy zrobili. Ale może na młode pokolenie może. Na pytanie, czym był Kukliński, co zrobił? Nie, to bardzo ważne rzeczy, które pan poruszył. Ja się bardzo cieszę, że pan takie pytanie zadał, bo to jest okazja. Te swoje wątpliwości zgłosił, bo to jest okazja do wyjaśnienia paru rzeczy. Znaczy, ja mam identyczne postulaty jak pan, że zaraz powiem o swojej drodze do Centralnego Archiwum Wojskowego, ale ja mam całkowicie te same, że tak powiem, zgłaszam wątpliwości co pan. To, że w Instytucie Pamięci Narodowej, w którym przepracowałem 8 lat, nigdy nie było i nie ma, i chyba długo nie będzie, żadnego projektu dotyczącego wojska ludowego, Wojskowej Służby Wewnętrznej. Jedna książka tak naprawdę się ukazała. Instrukcje pracy operacyjnej są dobra. Że ja jako historyk spoza Instytutu Pamięci Narodowej w strasznych bólach wydałem jedyną monografię wywiadu wojskowego PRL. To wszystko powinno panu uzmysłowić, jaki jest, że tak powiem, stan badań, jakie jest otwarcie w ogóle na tą tematykę. Jakby pan znała, może pan zna, na przykład moją publiczną, ja już nie wytrzymałem i po prostu nasze dobro narodowe o trzyliterowej wdzięcznej nazwie, które po prostu świeci się nad Warszawą, mocno skrytykowałem publicznie za sposób udostępniania akt wojskowych. Jak one są w Instytucie Pamięci Narodowej dzisiaj traktowane? Że ich nie ma w bazie elektronicznej Nexus, tak? Jak nawet zlokalizuję jakieś sygnatury tych akt dotyczących wojska, to czekam na to po prostu bardzo długo. To są zasadnicze kwestie, których ani ja, ani pan w pojedynkę po prostu nie załatwimy. Jakby ja chcę powiedzieć, że w Polsce jakby środowisko na przykład naukowe, nawet antykomunistyczne, bo ja nie odbieram tutaj właśnie zasług na polu badania okresu PRL-u moim kolegom, koleżankom z Instytutu Pamięci Narodowej, ale jeśli chodzi o wojsko, jest ewidentne zamknięcie się po prostu na tą tematykę. To znaczy jest pewna atmosfera, o tym pisałem w Długim Ramieniu Moskwy we wstępie, jest taka atmosfera, że lepiej się w to nie pakować. Tak? No i to jest jakby obowiązująca zasada. Tylko że jak ja już jestem takim piromanem i chciałbym o tym pisać, to bym chciał po prostu uzyskać dostęp do tych materiałów, a z tym jest bardzo duży kłopot. Znaczy ja nie wiem, dlaczego instytucja, która ma 85 czy 90 milionów dolarów roczny budżet, nie udostępnia mi akt, których jest tylko tak naprawdę przechowalnią, tak? I że to po prostu idzie jak po grudzie, po prostu sam sposób udostępniania tych materiałów nawet w formie spisu elektronicznego. Ja ten fakt upubliczniłem, że widziałem na przykład kilka lat temu spis, który obejmował około, jeśli się teraz nie mylę, 135 tysięcy rekordów, to znaczy sygnatur akt wojskowych, który jest nieudostępniany. Jest wewnętrzną, że tak powiem, zakładką w spisie elektronicznym akt wojskowych w Instytucie Pamięci Narodowej, nieudostępnianą badaczom. To znaczy jakby podstawowa funkcja
ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej w tym aspekcie nie jest wykonywana. Tak? Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego Łukasz Kamiński, mój tam pewnie nie bardziej tajne, dawny kolega. Oczywiście, że większość jest jawna. 99% tych akt jest jawnych. Dlaczego po prostu on jakby nic w tej sprawie nie robi? Zresztą oni nawet nie polemizowali po prostu z tym wielkim tekstem, który na ten temat napisałem. Tak? A do tego ma pan, bo to jest już inny wątek. Dlaczego tak jest w ogóle, że nikt tego po prostu nie bada? No a przepraszam, tak, po pierwsze deficyt odwagi. Po co się pakować w coś, co spowoduje nabicie sobie guza? Tak? Druga kwestia, jak wygląda ta nasza kadra naukowa, powiedzmy, z habilitacjami i wyżej. Tak? No z całym szacunkiem, ale już nie chcę, bo pan to nagrywa. Mogę po prostu, ale no nie wiem, Jurek Eisler, który jest serdecznym, po prostu fajnym kolegą, prawda, profesorem, czy Andrzej Chojnowski, prawda? No fajni ludzie, ale oni po prostu tego kompletnie nie czują. Oni nie mają uczniów, którzy się zajmują tą tematyką. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest, tak? To znaczy, jak świat akademicki oddał kwestię badań wojskowych tym postkomunistycznym historykom skupionym wokół Rembertowa, czy wokół właśnie wojskowego przeglądu historycznego. Tam też są fajni ludzie, z którymi mam kontakt, ale oni się bezpiecznie zajmują międzywojniem, mielą tam w kółko po prostu okres II wojny światowej, czy właśnie okres międzywojenny, a tą tematyką się nie zajmują. Tak? To oczywiście, jak mówię po raz kolejny, ja podzielam pana stanowisko w tej sprawie. Natomiast pan powiedział, że pan ma do mnie pretensje, że ja nie objąłem stanowiska szefa Centralnego Archiwum Wojskowego. A pan myśli, że ja nie chciałem zostać szefem CAW-u? Chciałem bardzo. Mogę państwu opowiedzieć, jak wyglądała propozycja ze strony Radka Sikorskiego, żebym ja objął stanowisko szefa Centralnego Archiwum Wojskowego. Bardzo chętnie. Zaprosił mnie prezes Kurtyka świętej pamięci i mówi: panie Sławku, jest misja. Pan się raczej nie będzie bał. Mam pewną propozycję. Niech pan do mnie przyjedzie. Będzie minister obrony narodowej Radosław Sikorski. No świetnie. Mówię: dobra, przyjadę. Przyjeżdżam, jest minister Sikorski. Prezes podejmuje nas w gabinecie swoim i mówi: no, jest taka propozycja, oddam głos panu ministrowi Sikorskiemu. I Radosław Sikorski mówi tak: panie Sławku, wielki szacunek za to, co pan robi. Tu pojawiają się dwa wątki, Wałęsa i Aleksander Hall, że to dobra robota. Chociaż to jest wszystko jeszcze przed książką o Wałęsie, ale no już byłem znany jakby z jakichś tam artykułów. Ale teraz przyszedł czas na Jaruzela. No ja mówię: no świetnie. No a co ja mam zrobić? No, zostałby pan szefem Centralnego Archiwum Wojskowego. Ja mówię: bardzo chętnie, ale muszę mieć, i tu zwróciłem się do prezesa Kurtyki, gwarancję powrotu do Instytutu Pamięci Narodowej, bo chodziło o to, że ja mam tym szefem CAW-u zostać na jakiś czas. Chodziło o to, że z CAW-u nie można było jakby wydobyć akt, które w oparciu o ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej powinny trafić do Instytutu Pamięci Narodowej. Między innymi chodziło o akta osobowe żołnierzy, pracowników tajnych służb, WSW i Zarządu II Sztabu Generalnego, których po prostu IPN się nie mógł doczekać ze strony Rembertowa. No i ja miałem jakby przyspieszyć ten proces, a jednocześnie parę rzeczy uporządkować, parę rzeczy znaleźć, o których mówił pan minister, no, dotyczące konkretnych osób. No i ja się zgodziłem. Miałem zgodnie z umową z panem ministrem, panem prezesem złożyć podanie do Ministerstwa Obrony Narodowej. I minister powiedział, że poinformuje mnie telefonicznie, z kim mam się spotkać. No i świetnie to zapamiętałem, bo złożyłem te wszystkie podania, tak jak kazano. Prezes Kurtyka się dopytywał, czy one na pewno są już złożone, bo nagle cisza jest. No w końcu prezes Kurtyka zainteresował. Zostałem zaproszony na Klonową na spotkanie z panem generałem Burzyńskim, Józefem, chyba tak, szef Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. Proszę państwa, no, symboliczna rozmowa już na wstępie. Przychodzę do tego człowieka, żeby wszystko już dogadać, to znaczy pensję, muszę dostać mieszkanie, bo jestem mieszkańcem Gdańska. Muszę mieć warunki po prostu do pracy.
Tak? Nie mogę być też na jakimś podrzędnym stanowisku, była mowa o szefie CAW-u, no bo inaczej ja po prostu tego bym nie przeprowadził, co miałbym przeprowadzić. Nie jako szeregowy pracownik. No i on podejmuje mnie w mundurze, wszystko pięknie, kawa, tu znam pana książki, pan wspaniały historyk jest. I mówi do mnie tak, a wie pan, kto tutaj z tyłu mieszkał? Ja mówię, no, nie wiem, Edward Rydźmigły do niego, a on mówi, nie, nie, marszałek Spychalski. Ja mówię, no, no dobra, tam, to, jaki to tam marszałek, czego tam, coś takiego, tak, burknąłem tak na niego. On mówi, no wie pan, co by tu panu powiedzieć, pierwsze 28 stanowisk w Centralnym Archiwum Wojskowym jest zarezerwowanych dla żołnierza, a pan, z tego co wiem, nawet w wojsku nie służył. No ja mówię, no to przepraszam, no to nie wiem, no tak minister chciał, prezes chciał, no to, to nie wiem, no to w sumie to bez sensu wszystko się tym tutaj zajmować. O, niech pan poczeka, poczeka, niech pan jeszcze, no bo może jakieś stanowisko, na przykład wiceszefa załatwimy dla pana. A ja mówię, no ale te 28 stanowisk, może jakoś obejdziemy, on mówi. No i po prostu potrwało kilka miesięcy. Ja pojechałem do Rembertowa na spotkanie. Państwo nie uwierzą, pan jakby zobaczył po prostu, co się działo w gabinecie z szefem, jakiś tam kontradmirał, czy no jakiś tam, no bolszewicy po prostu, jego zastępca. Jak oni wystraszeni mnie przyjęli, to jeszcze takie typowe scenki PRL-owsko, post-PRL-owskie, że w momencie, kiedy ja jestem w tym gabinecie, to generał Burzyński z MON-u wykonuje telefon, łączę z ministrem, ci po prostu spoceni, wystraszeni, co to teraz będzie. No ale koniec końców stanęło na tym, że ja nie mogę zostać po prostu nikim ważnym w tym Centralnym Archiwum Wojskowym. I z prezesem Kurtyką żeśmy uznali, że jak ja mam, wie pan co oni mi zaproponowali, starszego kustosza. No, no to jak ja mam zostać starszym kustoszem, który ma nadzorować całe kierownictwo CAW-u, no to po prostu to była jakaś pomyłka. Oni mi oczywiście od razu wyjazd integracyjny zaproponowali, taki fajny gdzieś tam, prawda. No i nic z tego nie wyszło, no koniec końców. I potem zostałem przewodniczącym komisji likwidacyjnej w WSI, nie zapomnę jak dziś, dzwoni do mnie minister Sikorski, mówi, panie Sławku, no gratuluję, że pan został szefem komisji likwidacyjnej w WSI, ale mam do pana jeden żal. Dlaczego pan nie przyjął ode mnie szefostwa Centralnego Archiwum Wojskowego? I wie pan, i ta legenda o tym, że ja nie przyjąłem tego szefostwa CAW-u, to jakby no właśnie trwa do dzisiaj, a tak naprawdę oni się tak obudowali po prostu i Sikorski w tej sprawie nic nie zrobił, że jakby obronili to Centralne Archiwum Wojskowe przed kimś takim jak ja. Ja oczywiście mam świadomość tego, co tam jest, wie pan. Jest sporo ludzi, którzy mi sporo informacji na ten temat powiedzieli. Powiedzieli o magazynach, które są poza Centralnym Archiwum Wojskowym na Żoliborzu i gdzieś tam i w Modlinie wiem, co jest, prawda, czego szukać. Wszystko mam tego świadomość, ale no bez władzy, prawda, konkretnej, politycznej i woli tego, żeby na przykład jakąś politykę archiwalną w Polsce normalną prowadzić, jeśli chodzi o tą kwestię wojska, no to się nic po prostu nie da zrobić. No teraz jest sytuacja kuriozalna, bo archiwum Centralnego Archiwum Wojskowego jest zamknięte chyba 2 lata, bo jest remont. No to jak mają badania jakiekolwiek wyglądać, ale no zapomnijcie państwo o tym, że można indywidualnie po prostu coś w Polsce jakby zmienić kierunki badań naukowych. No od tego są instytucje, one mają potężne budżety. To można naprawdę robić jakby z pozycji głównie władzy. Jak jest szef takiej instytucji, który na przykład inicjuje badania, prawda? No to możemy dokonać pewnego przewrotu umysłowego, jeśli chodzi o kwestie badań naukowych. No ale póki co po prostu nie ma takich prezesów w Polsce, którzy by chcieli dokonać takiego przewrotu. Więc no ja co mogę, to robię, prawda? Pan ma pretensje, że uważam rzeczy w rzepie, nie było tego typu tekstu. Myśli pan, że jak ja z Piotrkiem Zychowiczem dyskutuję sobie, co warto by było napisać, to nie myślimy o tym, ale my nie mamy u kogo czegokolwiek zamówić, wie pan. Niech pan mi wskaże po prostu tych historyków, którzy o tym są w stanie napisać. Pierwszy numer pisma odnowionego już Instytutu Pamięci Narodowej, pamięć.pl. Widział pan, tak? Napisałem wielką polemikę. Ten człowiek, jakiś historyk z Wrocławia napisał tekst o
miejscu Ludowego Wojska Polskiego, powiedzmy lat 40., 50. W całym bloku sowieckim. I no, pisał tak nieprawdopodobne jakieś rzeczy dotyczące frontu nadmorskiego jako pomysłu suwerennego tak naprawdę. To znaczy te strzałki, co tutaj pan mówił, tam są strzałki ataku po prostu na zachód, czy tutaj w tej publikacji, prawda, operacji zaczepnej frontu nadmorskiego, to on to przedstawił jako suwerenną koncepcję polskich oficerów, prawda, polskiego wojska. I ta mapa została do tego dołożona, ale interpretacja tego no całkowicie fałszywa, prawda. No i tyle, no napisałem polemikę, nawet przecież tego nie opublikowano. Dziękuję, przepraszam, że tak długo. Proszę Państwa, szybko minęły 2 godziny. Ja mam krótkie pytanie do pana doktora, jeśli można. No, jeśli... Króciutkie pytanie. Pan doktor, jeśli... Ponieważ pan ma doskonałe rozpoznanie w sprawach wojskowości. Ja jestem emerytem wojskowym, ale wiemy, że w Polsce jest kilkanaście tysięcy agentów. Z tego większość jest agentów ze wschodu. Czy ma pan rozeznanie, ilu agentów zostało zatrzymanych w Polsce? Mam na myśli oficerów i powiedzmy z MSW, którzy współpracowali ze wschodem po roku 89. Pamięta pan doskonale, jak powiedzmy zarządów, nawet zarządów jeszcze komunistycznych, powiedzmy zarządów PiS-u w latach 90., początek lat 2000, ilu było zatrzymanych? Były informacje, prawda, że zatrzymano oficera ze sztabu generalnego czy z innej instytucji centralnej MON-u, który współpracował ze wschodem. Proszę zwrócić uwagę, że za czasów Platformy Obywatelskiej cisza radiowa. Czy słyszeliście państwo o jakimkolwiek zatrzymaniu? Czy ma pan rozeznanie, jeżeli chodzi powiedzmy o te zatrzymania? No, mówić o współpracę, powiedzmy o działalność naszego kontrwywiadu w czasach obecnych? Jeśli się nie mylę, ujawnione przypadki, jeśli chodzi o wojsko, to 3 przypadki po 90 roku. Znaczy ich nazwiska są w zasadzie ujawnione i to też jest ciekawe, bo tego nie odkrył kontrwywiad wojskowych służb informacyjnych. To odkrył zarząd kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Znaczy sąsiednia siostrzana służba odkryła agenturę w Wojsku Polskim po 90 roku, pomimo tego, że tym się zajmuje kontrwywiad wojskowy, czyli pion kontrwywiadu w tamtym czasie w wojskowych służbach informacyjnych, tak? No to pokazuje po prostu, jak ślepy, dziurawy, teraz można dyskutować, dlaczego tak było, był ten pion kontrwywiadu w WSI, tak? No ale jak na czele tego pionu kontrwywiadu w WSI byli kursanci, prawda, tych szkół sowieckich, prawda, z GRU, myśmy ten temat po prostu wałkowali na wszystkie sposoby, oni byli w jakimś konflikcie interesów, prawda, sami podlegali procedurze na przykład weryfikacyjnej, którą wymusili na nas Amerykanie w okresie rządów Buzka, kiedy pułkownik Tadeusz Rusak przeprowadził weryfikację kadry oficerskiej w WSI pod kątem kursów ukończonych na wschodzie i ewentualnych werbunków ze strony Sowietów, a później Rosjan, bo musicie państwo wiedzieć, o czym my mówimy. To znaczy mówimy o sytuacji, w której kursanci z lat 70. i 80., którzy służyli w Wojsku Polskim po 90. roku, stali się, jak to się mówiło tak pięknie, czy pisze w dokumentach polskich służb po 90 roku, naturalną bazą typowniczo-werbowniczą dla służb cywilnych i wojskowych Federacji Rosyjskiej. To znaczy była próba dotarcia do nich, odtworzenia tej współpracy, którą nawiązano na przykład w okresie tych kursów. Tak? I to są 3 przypadki. Znaczy myślę, że było więcej, ale niewiele więcej. No bo to jest jeszcze kwestia ujawniania tego, bo to są niejawne postępowania, prawda, przeprowadzone przez sąd i tak dalej. Ale to po prostu, ja tu znam, jak to wyglądało po prostu, że jak ktoś ma pojęcie o strategii śledczej, w takich sprawach porówna to na przykład do kretów, których odkrywają Amerykanie w swoich służbach, na przykład taka sprawa słynna Hansena, gdzie śledczy i kontrwywiadowca ma za zadanie jakby udokumentować jak największą ilość zdrad po to, żeby on dostał jak najwyższy wyrok.
To nie jest tylko kwestia taka, że ja jestem kontrwywiadowcą, który zaobserwował na przykład pułkownika wojskowych służb informacyjnych na spotkaniu operacyjnym w Zakopanem z pracownikiem kadrowym służb rosyjskich. I ten fakt jest sfotografowany, może tam nagrany, prawda, i jakieś robimy postępowania, a potem sąd mówi, nie, no trochę przesadził, ale nie będziemy go skazywać, prawda, no co najwyżej tam służby wydali. Nie, amerykański kontrwywiadowca czy śledczy robi tak, żeby on dostał najlepiej KS-a po prostu, żeby to był akt zdrady głównej, czyli pracują po prostu do końca, żeby on się z tego sądu już nie wywinął, bo to jest zawsze problem przełożenia wiedzy operacyjnej na, w demokratycznym państwie mówię, tak, na kwestię osądzenia tego sądowego, tak, jakiejś kwalifikacji prawnej. To jest zawsze, to jest bardzo duży, to jest w ogóle taki dział w nauce, jak wiedzę operacyjną przełożyć po prostu na postępowanie prokuratorsko-śledcze, tak? A potem po prostu na, żeby przekonać sędziów do tego, żeby takiego delikwenta zwolnić. Bo każdy normalny kraj i każde normalne służby wiedzą, że takiego faceta po prostu najlepiej już nie wypuścić. Znaczy albo posadzić go na krześle elektrycznym, albo po prostu, żeby dostał 5 razy dożywocie. Ale żeby po prostu nie wyszedł. Tak? Bo jest miękkim podbrzuszem po prostu, ma jakiś potencjał wiedzy wyniesiony, a zdradził, więc nie powinien funkcjonować na wolności. No, u nas tego się nie stosuje, to wszystko jest, wiecie Państwo, można by do rana po prostu siedzieć i mówić, jak to jest źle i dlaczego źle jest. No ale przez to, że to jest jakby instytucja Wojska Polskiego, jego instytucje, te prokuratury wojskowe, wiecie Państwo, no to widzicie teraz, przy okazji, to wszystko jest właśnie takim złogiem postkomunistycznym i ja nie mówię, że tam wszyscy są źli, prawda, czy nawet w WSI wszyscy byli źli, tam pracowali sami źli, nikt tak nie mówi, ale chodzi o to, że jakby jako instytucja to się wszystko nie sprawdziło, bo tam jest zawsze właśnie ten problem tych podwójnych lojalności, korzeni, prawda, no to w służbach zwłaszcza to było widać, no jak ktoś jest kursantem GRU i on ma przeprowadzić operację weryfikującą innych kursantów, no to jest w klasycznym konflikcie interesów, tak, i później właśnie te owoce tej pracy kontrwywiadowczej wyglądały tak, jak tutaj mówimy. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję gościom. Wiem, że są jeszcze pytania, ale pozostawię Państwa z niedosytem.